Bardzo nam przykro, ale pańska żona zmarła. Lekarz oznajmił i opuścił poczekalnię. Żadnego współczucia czy empatii. Po prostu obojętne stwierdzenie faktu. Myślę, że nie wszyscy lekarze są tacy. Ale z drugiej strony, co innego mogą powiedzieć? Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. To zdanie przynosi jeszcze więcej bólu. Pablo wstał z wygodnego fotela i zmęczonym krokiem udał się na oddział porodowy. Jego żona rodziła od ponad sześciu godzin. Położnik ostrzegał, że mogą wystąpić komplikacje. W końcu Vanessa tego nie przeżyła. Straciła zbyt dużo krwi. Mężczyzna nie czuł żalu, złości ani rozpaczy. Po tym jak zobaczył lekarzy biegających tam i z powrotem w panice, mówiących coś szybko do siebie nawzajem, natychmiast wszystko zrozumiał. Ale on i Vanessa przewidzieli ten wariant wydarzeń, byli gotowi na taki wynik z wyprzedzeniem. Dzień przed porodem odbyli bardzo szczerą, zmysłową rozmowę. Vanessa leżała na szpitalnym łóżku w sali VIP dla rodzących kobiet. Pablo siedział obok niej na krześle i czytał piąty rozdział książki. Jedynym źródłem światła była lampa podłogowa. Lekarze zdecydowanie zalecali, aby przyszła matka odpoczywała nie tylko ciałem, ale i duchem. A białe światło szpitalnych lamp miało bardzo negatywny wpływ na jej stan emocjonalny. Dlatego zdecydowano się umieścić w pokoju lampę podłogową. W zasadzie pokój był bardzo przytulny. Cena była adekwatna do jakości. Pablo znalazł swojej żonie jeden z najlepszych szpitali w mieście. Jak powiedział kiedyś na swoim ślubie, dla mojej żony najlepsze. I po pięciu latach małżeństwa nadal dotrzymywał słowa. Prawdziwy mężczyzna. Zajście w ciąży zajęło im dużo czasu. Początkowo lekarze twierdzili, że żona jest bezpłodna. Biegała po różnych szpitalach, ale wszyscy lekarze mówili to samo. Nie było nadziei na jej własne dzieci. Vanessa straciła nadzieję. Ale pewnego dnia udała się do innej prywatnej kliniki, którą poleciła jej przyjaciółka. I miała rację. Tutaj naprawdę jej pomogli. Jednak od razu ostrzegli, że ryzyko śmierci w jej stanie zdrowia jest bardzo wysokie. Ale kobieta i tak zdecydowała się urodzić. Naprawdę chciała dać mężowi dziedzica. Pablo długo przekonywał żonę, aby tego nie robiła, ponieważ naprawdę szczerze ją kochał. Gdyby ona umarła, on umarłby w środku. Ale żona zapewniała go, że wszystko będzie dobrze. Często się o to kłócili. Ale wtedy Pablo zdał sobie sprawę, że Vanessa się nie podda. Zawsze marzyła o dziecku, a on o dziedzicu. Oboje mieli nadzieję, że będą mieli zdrowego chłopca. Ale los zdecydował inaczej. Kolejne badanie USG wykazało, że wkrótce będą mieli dziewczynkę. Przyszli rodzice nie byli zmartwieni tą wiadomością. Pablo, ku zaskoczeniu Vanessa, nawet się ucieszył. Po raz pierwszy urządzili jej pokój, kupili wszystkie niezbędne rzeczy. Łóżeczko zostało wykonane z bardzo wysokiej jakości naturalnych materiałów. Pablo sam nadzorował aranżację nowego pokoju w ich dużym domu. Powiedział żonie, żeby o nic się nie martwiła. Musiała tylko dbać o siebie i przyszłe dziecko, dobrze się odżywiać, umiarkowanie ćwiczyć, pić niezbędne witaminy. Stosowała się do wszystkich zaleceń lekarza, a ciąża przebiegała bez żadnych komplikacji. W końcu nadszedł dzień porodu. To było dość ekscytujące, szczególnie dla Peble. Pablo, Pablo, krzyknęła Vanessa, budząc męża o czwartej nad ranem. Jestem na porodówce. Gdy tylko mężczyzna usłyszał te cenne słowa, natychmiast wyskoczył z łóżka i pobiegł do przygotowanych wcześniej walizek. Zadzwonił do kierowcy, który również został wcześniej poinstruowany. Razem pojechali do szpitala. Mieszkali poza miastem w dużym prywatnym domu. Otaczał ich kawałek prawie nietkniętego południowego lasu. Powietrze było tu bardzo czyste. Dlatego rodzina wybrała to miejsce, aby zbudować swoje przytulne gniazdo i zapuścić korzenie. Do miasta było półtorej godziny jazdy samochodem. Przez cały ten czas Vanessa krzyczała, wzdychała, jęczała. Skurcze były naprawdę nie do zniesienia. Jednak kiedy para dotarła do szpitala, lekarz powiedział, że były to fałszywe skurcze. Wody oczywiście jeszcze nie odeszły, ale lekarz zalecił im pozostanie w szpitalu, ponieważ prawdziwy poród rozpocznie się lada dzień. Oczywiście przydzielono im osobny płatny pokój. Tutaj wszystko było już przygotowane do komfortowego pobytu matki i dziecka. Wieczorem Vanessa poczuła niewyjaśniony niepokój i postanowiła podzielić się nim z mężem. Kochanie. Vanessa powiedziała zmęczonym głosem. Pablo oderwał się od czytania książki i spojrzał na ukochaną żonę. Wstał i powoli podszedł do niej, otwierając jej dłonie swoimi dłońmi. Zapytał: Co się stało, moja duszo? Brzmiało to tak łagodnie i przyjemnie. Pablo wydzielał szczególną aurę prawdziwego rodzinnego szczęścia i komfortu, ochrony. Vanessa zawsze czuła się przy nim jak pod skrzydłami anioła. Lekarz powiedział, że poród może być trudny i istnieje możliwość, że ja. Nie odciął mu się ostro, Pablo. Nie waż się tak mówić. Chcę jednak zapewnić bezpieczeństwo sobie i naszemu dziecku. Proszę, jeśli to ja. Vanessa zawahała się przez chwilę. Jeśli mnie nie będzie. Zaopiekuj się naszą córeczką. Powiedziała pewnie i otwarcie. Poczuła, że mięśnie peble wyraźnie się napięły. Ostatnie zdanie prawie go rozzłościło, ale wiedział, że musi być racjonalny, myśleć o wszystkich konsekwencjach. Ale oczywiście miał nadzieję, że nic strasznego się nie stanie. Nie umrzesz. Pablo ponownie stanowczo zapewnił żonę. Kochanie, nie możesz tego wiedzieć na pewno. Pablo wstał gwałtownie i odszedł od Vanessa. Przycisnął czoło do szyby okna i myślał o czymś przez długi czas. Potem usłyszał łagodny głos żony. Pablo. Kocham cię. Ten głos zawsze go uspokajał. Był jak delikatny gwist słowika. Był taki delikatny, melodyjny, długi. Chciałem utonąć w tych dźwiękach. Pablo oderwał się od ściany i ponownie spojrzał na ukochaną. Ja też cię kocham, Vanesso odpowiedział mężczyzna obiecuję, że nasza córka będzie miała najlepsze życie z możliwych. Ale obiecaj mi, że nie pójdziesz na tamten świat. Nie zostawiaj mnie, proszę. Uza spłynęła mu po twarzy. Bardzo rzadko można było zobaczyć tego silnego mężczyznę w takim nastroju. To było oczywiste, że był strasznie zmartwiony, zmartwiony każdą komórką swojego ciała. Pablo kochał Vanessa jak diabli. Tacy bystrzy ludzie nie powinni tak szybko odchodzić. Nie mogę ci niczego obiecać, Pablo. Kobieta powiedziała sfrustrowana, ale chcę, żebyś wiedział. Moja miłość do ciebie jest bezgraniczna. Nie wiem, Pablo. Dzisiaj we śnie śniła mi się moja śmierć. To zły znak. Mam złe przeczucia. Więc pomyślałem, że cię ostrzegę. Jeśli odejdę, daj to naszej córeczce. Vanessa zerwała wisiorek i podała go mężowi. Vanessa, nie. Zszokowany odsunął od siebie wisiorek. Oddasz go naszej córce, rozumiesz. Vanessa odłożyła wisiorek na klatkę piersiową. Pablo jeszcze raz spojrzał jej współczująco w oczy, w jego spojrzeniu było coś niepokojącego, jakby próbował uniknąć burzy, która miała ich ogarnąć. Pocałował ukochaną w czoło i posłusznie wrócił na fotel, bo Vanessa była bardzo zmęczona i zaraz po pocałunku zamknęła oczy. Ale jej sen nie trwał długo. O czwartej Pablo obudził się z niespokojnego snu i usłyszał krzyki Vanesi. Pięki były takie, jakby pochodziły z wnętrzności piekła. Otworzył powieki i natychmiast stanął twarzą w twarz z pielęgniarką, która coś do niego krzyczała, ale nie mógł zrozumieć ani słowa. Dziewczyna zarzuciła na peble jakieś prześcieradło. Przyglądając mu się bliżej, mężczyzna zdał sobie sprawę, że był to fartuch medyczny. Chwileczkę, po co mi szlafrok? Pablo był oburzony. Zobaczył, jak jego żona jest wynoszona na noszach. Wiła się z bólu. Była trzymana za ręce przez kilku lekarzy. Nie zamierzasz urodzić dziecka ze swoją żoną. W umowie jest napisane, że to wspólny poród. Powiedziała w panice pielęgniarka. Jednocześnie gorączkowo przeglądając dokumenty. Och, przepraszam, chyba coś szałam O mój Boże, Pablo nie mógł już wytrzymać. Gdzie jest moja żona? Co się z nią dzieje? Pielęgniarka spojrzała na niego z niepokojem. Była znacznie niższa od niego i wydawała się być zagrożona przez samego pacjenta, który górował nad nią jak głaz. Przycisnęła dłonie do klatki piersiowej, jakby myślała, że zostaną odciągnięte, albo że zaciekła siła emanująca od peble odrzuci je na bok. Czcigodny, uspokój się. Zaczęła łagodnym głosem, tak jak ją uczono. Musisz tu zostać albo iść do poczekalni. Zaprowadź mnie do poczekalni. Mężczyzna przeciągnął się nieszczęśliwie, pocierając prawą skroń. Odkąd się obudził, bolała go głowa. Czekał w poczekalni oddziału położniczego jeszcze przez kilka godzin. Nikt nic nie mówił. Wszyscy się krzątali i nosili jakieś dokumenty, pieluchy, aparaturę. Nie pozwolono mu nawet zobaczyć żony, która zmarła, powołując się na możliwość rozprzestrzenienia się niezidentyfikowanej infekcji. Teraz widział ją tylko wtedy, gdy żegnał się z nią przy trumnie. Młody chłopak zatrzymał się na korytarzu i studiował coś w dokumentach, podkreślając je długopisem. Pablo, który stracił już wszelką nadzieję, postanowił spróbować szczęścia. Doktorze! zawołał do młodzieńca. Ten nawet nie mrugnął okiem. Doktorze! Pablo zawołał ponownie. Po drugim krzyku młodzieniec odwrócił się, i dopiero wtedy nieustępliwy Pablo pozwolił sobie wstać i podejść do niego, by zadać pytanie. Doktorze, czy może mi pan powiedzieć, jak się miewa moja córka? Był pan przy porodzie, widziałem pana. Z pewnością zna pan całą sytuację. Młody lekarz spojrzał współczująco na peple, a w jego oczach nie było ani krzty spokoju. Był poruszony, bardzo podekscytowany. Mamrotał chłopiec. Jestem tylko starzystą, jeszcze mi nie wolno. Jego niespójną wypowiedź przerwało pukanie do drzwi. Bujna, dobrze wyglądająca kobieta wyszła na światło dzienne. Wyglądała na CEO najmniej 45 lat. Miała jasnoczerwone włosy, a jej szlafrok ściśle przylegał do jej silnego, wysportowanego i zdrowego ciała. Pablo poczuł pewną nieistotność swojej egzystencji, gdy ją zobaczył. Czy ty jesteś ojcem? Odpowiedziała tylko obojętnie, po czym wróciła do swoich papierów. Pablo poczuł pewną nadzieję i natychmiast odpowiedział twierdzącym skinieniem głowy. Wejdźmy do środka powiedziała, nie podnosząc na niego wzroku. Pablo był zdumiony, że mogła chodzić, patrząc na swoje dokumenty i ani razu na nic nie wpadła. Nagle odezwała się lekarka, która nie brzmiała kojąco. Pańska córka jest teraz w stanie krytycznym. Walczymy o jej życie. Powiem od razu szanse są niewielkie, ale są. Trzymaj się. Pablo wpadł w trans. Po tym, jak to powiedział, obraz si natychmiast pojawił się w jego umyśle. Wyobraził sobie, jak cierpiała podczas porodu. Czy to wszystko było na nic? Czy oddała swoje życie mężczyźnie, który wkrótce również będzie martwy? Pablo poczuł napływające łzy, ale spojrzenie kobiety dodało mu otuchy. Pablo, rozumiem, co teraz czujesz, ale zapewniam cię, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Miałam w życiu wystarczająco dużo takich przypadków, i wiele z nich zakończyło się szczęśliwie. A co z moją córką? Pablo krzyknął i zatrzymał się na środku korytarza. Kobieta spojrzała na niego oczami pełnymi żalu. Kiedy przestaną tak na niego patrzeć? Naprawdę irytowało go to, że wszyscy tutaj nie czuli do niego nic poza litością. Jest silnym mężczyzną i poradzi sobie ze wszystkimi trudnościami. Twoja córka miała bardzo trudny poród. Miała traumę porodową po trudnym porodzie. Twoja żona zmarła nagle. Jej serce nie wytrzymało obciążenia. Ponadto testy wykazały infekcję, która wcześniej była niewykrywalna. Jeśli dziecko przeżyje, będzie trwale niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnego poruszania się. Rozumiesz? Ostatnie słowa przyszły niespodziewanie. Były zakorzenione w jego umyśle przez długi czas. Najgorszą rzeczą dla rodzica jest usłyszeć, że jego dziecko jest inwalidą. Dożywotnie zamknięcie w fotelu. Cały czas będzie potrzebować pomocy. Gdy umrze, zostanie zinstytucjonalizowane lub w najlepszym wypadku zatrudni opiekunkę. A może będzie ją stać na wynajęcie jej? Tak, będzie niepełnosprawna, ale tylko jej ciało będzie fizycznie dysfunkcyjne. A co z jej mózgiem, intelektem? Najważniejszą rzeczą jest zachowanie jej intelektu. Będzie mogła się uczyć, osiągnąć wszystko w wybranej przez siebie dziedzinie. Myśli te zaczęły napływać jedna po drugiej nieprzerwanym strumieniem, aż ponownie dotarły do niego słowa położnika. Potrzebujemy tygodnia, aby jej ciało w pełni się zregenerowało. Będzie na oddziale intensywnej terapii w specjalnym boksie. Może pan tu zostać, ale radziłbym wrócić do domu. I proszę, miej nadzieję na najlepsze. Bez przesady można powiedzieć, że mamy najlepszych lekarzy w tym mieście. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by utrzymać dziecko przy życiu. Z tymi słowami odwróciła się gwałtownie i nie czekając na odpowiedź, jakby zniknęła w ciemności długiego korytarza. Najwyraźniej, gdy nie patrzył, weszła do jakiegoś biura zamkniętego nieprzeniknionymi drzwiami z elektronicznym zamkiem. Pablowi nie pozostało nic innego, jak wrócić do domu. Zdecydowanie nie miał nic do roboty w szpitalu. Teraz musiał zająć się pogrzebem z typą papierkową robotą. Tyle zamieszania. Ale Pablo zaczął ufać tej pewnej siebie, rudowłej kobiecie. Wydawała się dobrze znać na swoim fachu. Pablo, jakby przygotowywał się do ucieczki, gorączkowo pakował swoje rzeczy. Nie, nie musiał uciekać i ukrywać się przed nikim. Po prostu zapach Vanessi przenikał pokój. Jej łóżko nie było jeszcze pościelone, a książka, którą tak bardzo kochała, leżała teraz na nocnym stoliku, czekając na swojego czytelnika. Na wierzchu tej książki Pablo zauważył coś w rodzaju rulonu. Podszedł bliżej i rozwinął długą chusteczkę. W środku znajdował się wisiorek, który dzień wcześniej próbowała podarować mu żona. Pablo podarował go kiedyś wanesssi jako dowód swojej dozgonnej miłości. Była to złota rybka ze szma oczami. Biżuteria została wykonana na zamówienie. Podarował ją swojej małżonce w ich pierwszą rocznicę. Oczywiście potem podarował wiele innych prezentów, znacznie droższych i bardziej prestiżowych. Ale z jakiegoś powodu Vanessa pielęgnowała ten konkretny wisiorek jako oczko w głowie. Zawsze mówiła, że ten wisiorek jest wyjątkowy. Obiecywał szczęście. Myśli peble automatycznie odtworzyły głos jego zmarłej żony. Przytulił wisiorek najmocniej, jak potrafił do piersi i pozwolił sobie na skąpą męską łzę. Szczęście nie jest dziś po naszej stronie, szepnął mężczyzna przez łzy. Po przybyciu do domu z walizkami pełnymi rzeczy zmarłej żony, pierwszą rzeczą, jaką zrobił Pablo, było włożenie wszystkiego do szafy. Wszystkie przedmioty były przesiąknięte jej zapachem. Czuł się jak narkoman, maniak, który wącha ubrania, próbując osiągnąć przyjemność. Ale nie miał nic innego. Nic po niej nie zostało. Ten zapach był jedyną pamiątką po jego ukochanej. Długo siedział przy jej szafie, przyglądając się każdemu elementowi. Jakże tęsknił za tym ciepłem. Vanessa była jego ogniem, światłem, które rozświetlało nawet najciemniejsze dni. Pamiętał jej radosny, zawsze pogodny uśmiech. Ten uśmiech na zawsze pozostanie w jego pamięci. Bardzo rzadko można znaleźć kogoś tak podobnego do siebie. Znaleźć bratnią duszę, której można powierzyć wszystkie sekrety swojej duszy. Pablo znalazł kogoś takiego, ale szybko go stracił. Ale tak bardzo marzyli o znalezieniu normalnej, szczęśliwej rodziny, że ich dom był wypełniony śmiechem dzieci, a małe stopy tupały po podłodze. Teraz Pablo był bardziej załamany niż kiedykolwiek. Potrzebował pomocy, wsparcia, miłości. Jego Vanessa dawała mu to wszystko, ale teraz nie miał do kogo się zwrócić. Wokół jest zbyt wielu zazdrosnych ludzi. Jeśli chcą pomóc, już widzieli korzyści. Pablo został osierocony. Przez długi czas leżał w sypialni swojej i Vanessi. Przypomniałem sobie zwykły poranek, jakich setki. Oto Vanessa żyje i ma się dobrze, biega po pokoju, gdzieś idzie, krzyczy żartobliwie na męża. Nie ma się w CEO ubrać. Potem zdaje sobie sprawę, że zostało bardzo mało czasu i biegnie do latającego stołu. A Pablo patrzy na to ze szczerym uśmiechem i nie może uwierzyć w swoje szczęście. Jakie to szczęście? Zastąpiła mu wszystkich przyjaciela, kochanka, a nawet kolegów z pracy. Ile razy dawała mu bardzo rozsądne rady, które naprawdę pomogły mu w biznesie. Dlaczego? Dlaczego tacy ludzie opuszczają nas tak wcześnie? Nie było odpowiedzi na to pytanie. Nadszedł czas, aby wstać z łóżka. Za dużo się tu dzisiaj położył. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Pablo, było pójście do gabinetu, a po drodze zobaczył lekko uchylone drzwi do pokoju dziecinnego. Ostrożnie otworzył drzwi i rozejrzał się po pokoju. On i Vanessa pracowali nad tym pokojem od miesięcy. Harmonijne kolory, wózek, kołyska, zabawki. Teraz wszystko musiało zostać zastąpione nieco innymi rzeczami. Musieli stworzyć wygodną przestrzeń dla dziewczynki, która nie będzie miała chodzących nóżek. Pablo wciąż miał nadzieję, że to wszystko pomyłka, że jego córka wyzdrowieje i będzie tak samo zdrowa jak inne dzieci. Wkrótce jednak wszystkie jego nadzieje prysły. Kilka dni później otrzymał telefon ze szpitala z informacją, że dziecko zostało uratowane. Jednak, jak ostrzegano, miała atrofię kończyny dolnej. Pablo nie mógł odebrać dziewczynki aż do następnego poniedziałku. Oznacza to, że przez kolejny tydzień mężczyzna musiał żyć zupełnie sam, chociaż część jego duszy była nawet zadowolona z tej okoliczności. Załatwi wszystkie sprawy związane z żoną i wyposażeniem dziecka, a potem będzie mógł zająć się tylko córką. Gdy tylko dowiedział się o diagnozie, natychmiast zadzwonił do kilku lekarzy z Niemiec, Japonii i Szwajcarii. Dwóch z nich zgodziło się pomóc. Oczywiście wszystkie te operacje kosztowały strasznie dużo pieniędzy, ale dla Pablo zdecydowanie nie był to problem. Posiadał duży kapitał, współpracował z wieloma odnoszącymi sukcesy firmami. Jego dziecko miałoby niezły spadek. Nie chciał tylko, by prasa dowiedziała się o chorobie jego córki. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka były załatwiane w całkowitej prywatności. Wkrótce wykonano dla niego specjalny fotel na zamówienie, stół do masażu i jednocześnie łóżko ortopedyczne. Na przyszłość, gdy dziewczynka wyjdzie z wieku niemowlęcego. Przez długi czas konsultował się z lekarzami, którzy przepisywali różne leki, zastrzyki, które mogły złagodzić stan dziecka. Rudowłosa położna sama powiedziała, zdarzało się, że dziecko z całkowitym zanikiem kończyn nagle wyzdrowiało. Uczyło się chodzić i robić różne rzeczy samodzielnie. Najważniejsze, by zająć się problemem jak najwcześniej. Oczywiście Pablo nie zapomniał o zmarłej żonie, rozwiązując problemy związane ze zdrowiem noworodka. Zajmował się również pogrzebem. Zgodnie z chrześcijańskim zwyczajem powinno się być pochowanym trzeciego dnia po śmierci. Pablo zawsze trzymał się takich zasad, więc robił wszystko tak, jak należy. 3 września trumna z ciałem Vanessa została przywieziona na cmentarz. Przyszło niewiele osób. Były dziewczyny Wanesi, przyjaciele Peble i oczywiście bliscy krewni. Ale wszyscy liczyli nie więcej niż dwadzieścia osób. Wszyscy płakali i składali szczere kondolencje. Choć Pablo dobrze wiedział, że większość z nich była nieszczera. Ci przyjaciele byli zazdrośni o Vanessę. Było im dobrze, że się z nią przyjaźnią. Cała ta rażąca hipokryzja z ich strony miała straszny wpływ na stan Peble. Pomyśleć, że niektóre z tych okropnych kobiet próbowały nawet flirtować z nim na cmentarzu podczas pogrzebu jego ukochanej żony. Do czego ten świat zmierzał? Gdy tylko wrzucił garść ziemi do świeżego grobu, a trudna została pochowana, natychmiast opuścił to okropne miejsce, w którym jego droga Vanessa była na zawsze. Bardzo szybko minął upragniony tydzień. W końcu można było zabrać córkę z kliniki. Pablo był bardzo niespokojny tego dnia. Wziął kilka tabletek uspokajających, ale niepokój nigdy nie minął. Bał się, bał się, że mu się nie uda. Każdy błąd wydawał się śmiertelny. Mimo to zebrał siły w pięści i wsiadł do samochodu. Pogoda była wyjątkowo deszczowa. W pierwszych dniach września nie było to niczym niezwykłym. Ale Pablo we wszystkim widział znaki ostrzegawcze. Nawet pogoda ze mnie kpi. Pomyślał sobie. Drogi były prawie puste. Wcześnie żółknące drzewa rzucały swoje umierające liście na wiatr. Silny północny wiatr wstrząsał drutami. Sama natura zdawała się tęsknić za martwą Vanessą razem z nim. Kierowca zatrzymał się sto metrów od szpitala. Nie mógł podjechać bliżej. Wszystkie miejsca parkingowe były zajęte. Innym razem Pablo nalegałby, żeby przejechali pod szlabanem. Ale teraz go to nie obchodziło. Pablo minął stojącego obok fotografa i radosnego mężczyznę z bukietem kwiatów i ze spuszczoną głową wszedł na oddział patologii. Pewnie spotkał szczęśliwą żonę i dziecko. Pomyślał z wielką zazdrością. A on co takiego ma? Co mu pomogły te wszystkie pieniądze, koneksje, wszystko, co posiadał? Jesteśmy całkowicie bezbronni wobec śmierci. Wszyscy roimy się jak mrówki, biegając tam i z powrotem, wiercąc się, próbując posiąść jakąś ilość ziemskich dóbr. I co z tego wynika? Nie zabieramy ze sobą nawet ułamka tego, co posiadamy w życiu, kiedy wracamy tam, skąd przyszliśmy. Może to wszystko jest tylko w naszych umysłach. Te natrętne myśli dosłownie prześladowały Pablo. Przezwyciężając nadchodzące mdłości, które ogarnęły go na widok znajomych drzwi szpitala, otworzył je siłą. Minął posterunek ochrony, skinął głową i zjechał windą na właściwy oddział. Ta sama rudowłosa położna szła w jego kierunku, trzymając dziecko owinięte w kokon pieluch. Delikatnie, z uśmiechem, wyciągnęła do peble ten mały skarb. Na początku go to zaskoczyło. Odwrócił nawet na chwilę wzrok, ale potem, zdając sobie sprawę, że to jego własne dziecko i nikt inny na świecie, wziął maleńką, bezbronną istotę w ramiona. Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył idealnie zdrowo wyglądające dziecko. Nic nie wskazywało na to, że to dziecko było upośledzone od urodzenia. Dziewczynka była przytomna, patrzyła prosto na ojca i nawet próbowała się do niego uśmiechnąć. Przynajmniej tak mu się wydawało. Boże, jaka ona była piękna! Przepraszam, ale dlaczego uważają pan za inwalidkę? Pablo zapytał lekarza ze zdumieniem. W tej chwili jest tylko w pieluchach. Ale jej ręce i nogi nie funkcjonują, wyjaśnił lekarz. Nie ma nawet rąk. Pablo był przerażony. Ale mówił pan tylko o atrofii kończyn dolnych. Niestety nie wszystko jest w jej mocy. Medyk ze smutkiem potrząsnął głową. Może pan oczywiście pozwać naszą klinikę, ale zapewniam, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Pablo zamilkł. Z pewnością nie był przygotowany na taki rozwój wypadków. Chodźmy do gabinetu. Musisz dostać swoje papiery do zwolnienia. Ten głos brzmiał jak sen. Ręce, nogi O mój Boże! Dlaczego miałby to zrobić? Dlaczego ona to zrobiła? Dopiero co przyszła na ten świat ale uśmiecha się lepiej niż jakiekolwiek dziecko. Pablo mruknął z rodzajem wewnętrznego protestu i czułości jednocześnie. Być może takie dzieci są często sprytniejsze od innych. Opiekuj się nią, tatusiu. Kobieta uśmiechnęła się i odeszła, zostawiając Peble samego ze swoim dzieckiem i dzieckiem, które zasadniczo zmieni jego życie. Ale na pewno się nie podda. No i jak, mała Ewa? Zapoznajmy się. Jestem twoim tatą powiedział do swojej córki chodź ze mną do samochodu. Tak szybko, jak to możliwe, wyszedł z przerażającego miejsca, trzymając dziecko delikatnie przy sobie. Pablo nie wybrał tego imienia dla swojej córki przypadkowo. On i jego żona długo o tym dyskutowali, zawsze się kłócili. Pablo chciał zwyczajne imię, niewyróżniające się. Uznał, że ze względu na jego bogactwo i pozycję już i tak przyciągają uwagę mediów. Vanessa natomiast skłaniała się ku mitologicznym, starożytnym i rzadkim imionom. Wybrała imię Ewy, przodkini ludzkości. Jej zdaniem było bardzo zwiewne i eleganckie. Jej mąż zawsze zdecydowanie się temu sprzeciwiał. Ale kiedy Vanessa zmarła, Pablo zdecydował, że konieczne jest nazwanie dziewczynki tak, jak chciała jej matka. To był jego moralny obowiązek. Musiał podziękować żonie za jej ciężką pracę. Oddała życie za tego małego człowieka. A teraz Pablo odda swoje za Ewę. Pierwszą rzeczą, jaką zrobili, był wyjazd do Niemiec. Tam mała Ewa miała przejść poważną operację nóg. Lekarz obiecał, że po operacji nogi Ewi staną się silniejsze i będzie mogła chodzić. Dziewczynka przebywała w szpitalu przez miesiąc. Pablo, mieszkający w pobliskim hotelu, często budził się zlany zimnym potem. Wydawało mu się, że słyszy jej krzyki w nocy, ale uspokajał sam siebie, że to dla jej dobra. Teraz cierpiała. W przyszłości mu za to podziękuję. Ale wszystkie jego wysiłki poszły na marne. Miesiąc później, wciąż nie mogła ruszyć palcem, nie mówiąc już o całej nodze. A Pablo dał tyle pieniędzy na leczenie. Oczywiście zwrócono mu połowę kosztów, ale nie zwrócono mu najważniejszej rzeczy czasu, zmarnowanego czasu. Lekarze ze szpitala położniczego ostrzegali go, że jeśli musi działać, to musi działać szybko, bo ten mały organizm rośnie z każdym dniem, a każdy dzień może być decydujący. Pablo bardzo bolało, że tak zawiódł swoją córeczkę. Jako dorosła nie będzie już pamiętać tego cierpienia. Jednak pewne urazy psychiczne pozostaną z nią na zawsze. Ta udręka była rzeczywiście porównywalna z torturami. Ale to, co przyniosło mu największą moralną udrękę, to fakt, że okazało się to daremne. Pablo miał już wątpliwości, czy jechać do Japonii, jeśli tutaj w Niemczech nie pomogą mu jedni z najlepszych lekarzy na świecie. Nadzieja na korzystny zbieg okoliczności w Japonii z każdą sekundą zanikała. Leciał swoim prywatnym samolotem do ojczyzny. Obok niego w przenośnej kołysce spała jego ulubiona córka, a naprzeciwko siedział jego kierowca, ochroniarz na pół etatu i bardzo dobry przyjaciel. Przez wiele, wiele lat wspólnej pracy stali się sobie wystarczająco bliscy, tak wiele razem przeszli. Wystarczyło na tuzin żyć. Co ci chodzi po głowie, szefie? odezwał się Zak. Miał bardzo niski głos. Zawsze mówił basowym głosem. Co odstraszało wielu ludzi. Ale to była cecha, którą Pablo rozpoznał w Zacku, gdy zobaczył go po raz pierwszy. W końcu misją strażnika jest najpierw odstraszanie niepożądanych osób, a następnie ochrona i walka. Nie ma sensu jechać do Japonii. Pablo powiedział zamyślony, patrząc przez iluminator samolotu. Nic nie było widać. Była noc, a chmury zgęstniały. Nie można więc było zobaczyć żadnych kolorowych obrazów. Pablo nie był zainteresowany. Patrzył tam tylko po to, by nie patrzeć na swoje dziecko, któremu tak bardzo chciał pomóc, ale był bezsilny. Dlaczego? Zapytał Zak. Pablo odwrócił się od okna i spojrzał na swojego strażnika. Miał naprawdę zainteresowane spojrzenie, najwyraźniej chciał pomóc. I rzeczywiście, czasami mu się to udawało. Jego rady zawsze były dobre. Kiedy Pablo zapytał półżartem, gdzie lepiej byłoby zabrać Vanessę na pierwszą randkę, Zak od razu podsunął swój pomysł. I nie, nie była to zwykła restauracja. Tego wieczoru poszli na dach najwyższego wieżowca w Emiratach Arabskich i obserwowali rozgwieżdżone niebo. Wspomnienie tej odległej randki wypełniło umysł peble. Czy mogę wreszcie otworzyć oczy? Vanessa zapytała natarczywie. Ciasny bandaż uniemożliwiał nawet małe spojrzenie przez materiał. Dziewczyna często potykała się, gdy prowadził ją na szczyt schodów. A teraz otwórz! zezwolił, cofając się o krok. Vanessa ujrzała oszałamiający widok na miasto nocą. Było tyle świateł. Na dachu stał prowizoryczny stolik w stylu loftu. Stał na nim talerz z wybranymi owocami, owoce morza i dwa kieliszki wina, a obok wiadro z butelką. Pablo, ale tu pięknie. Vanessa powiedziała oczarowana. Podał jej kieliszek wina i uśmiechnął się. Przyjęła go z wdzięcznością i przysunęła się bliżej krawędzi, bezpiecznie chroniona przez perepet. Widok zapierał dech w piersiach. Pod nimi znajdowało się co najmniej siedemdziesiąt pięter. To było tak, jakby patrzyli na świat oczami Boga. Wiedziałem, że ci się spodoba. Pablo napił się wina i spojrzał jej prosto w oczy. Nie sposób było odwrócić wzroku od tego uśmiechu, od tej zachwyconej twarzy. Niespodzianka rzeczywiście się udała. A teraz spójrz w górę, zasugerował. Jego wybranka natychmiast podniosła głowę, a jej oczy odbiły w tym momencie cały widoczny dla nas kosmos. Czasami wydaje się, że świat składa się z tysięcy gwiazd. Pablo powiedział. Te światła odbijające światło to gwiazdy. A nasz świat jest prawdziwą arką pośród nich. Długo wpatrywali się w bezkresne niebo. To tutaj mieli swój pierwszy pocałunek. Po najbardziej magicznym wieczorze swojego życia, Vanessa powiedziała do niego: Myślałam, że jesteś jak inni bogaci mężczyźni, którzy zabierają dziewczynę do restauracji, by szybko zaciągnąć ją do łóżka, a potem rzucają za nic. Ale randka na dachu wieżowca: Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Cieszę się, że mogłem cię zadowolić. Pablo pochylił się do niej i pocałował ją czule. Z tych radosnych wspomnień wyrwał go nagle głos zakę. Więc dlaczego nie ma sensu jechać do Japonii? Pablo poczuł się, jakby obudził się z najwspanialszego snu. Rzeczywistość nie dawała mu spokoju. Jakże pragnął pozostać w tym niezapomnianym wieczorze na zawsze. A teraz musiał sam zdecydować jak najlepiej pomóc ich córce. Och, gdyby tylko Vanessa tu była. Nie sądzę, żebyśmy uzyskali tam jakąkolwiek pomoc. Powiedział na głos. Japonia to rozwinięty kraj, bez wątpienia. Ale Niemcy nie różnią się pod względem wiedzy medycznej. Ale lepiej dać z siebie wszystko, niż ponieść porażkę i żałować jej do końca życia. Możesz ponieść porażkę, ale przynajmniej spróbujesz. A może mamy inne opcje, by pomóc temu dziecku? Pablo zastanowił się przez chwilę, po czym odpowiedział: Wiesz, często dajesz do myślenia. Ale nie zamierzam teraz myśleć. Muszę działać. Po tych słowach nastąpiła chwila ciszy. Następnie Pablo ponownie ją przerwał. Jedziemy do Japonii. Oświadczył z determinacją. A oto przed nimi był ten kraj z oszałamiającym klimatem, pięknymi górami, kwiatami wiśni i czystym pachnącym powietrzem. Pablo byłby tak zadowolony z podróży przez ten czarujący kraj, gdyby przybył tu sam, a nie jako samotny wdowiec zdeterminowany, by wyleczyć swoją jedyną córkę. Lekarz zbadał dziewczynkę już pierwszego dnia. Ten prywatny szpital oferował dokonanie niemożliwego wyleczenie rąk, które były całkowicie pozbawione ruchu. Ale nawet tutaj Pablo już podejrzewał, że coś jest nie tak. W Niemczech obiecano mu taki sam cud. Ale wszystko okazało się tylko piękną reklamą i stratą czasu. Nie było żadnego ryzyka. Ewa była właśnie po operacji nogi, która nie przyniosła żadnych rezultatów. A teraz, gdyby ta operacja się nie powiodła, zdrowie dziewczynki byłoby wyraźnie zachwiane. W końcu była jeszcze dzieckiem. Ta mała dziewczynka miała zaledwie dwa miesiące, a już przeżyła to, co niewielu dorosłych może znieść. Zdrowie takich dzieci jest zawsze kruche, a każda interwencja chirurgiczna może być śmiertelna. Ale Pablo zdecydował się podjąć ostatnie ryzyko. Wierzył, że w końcu coś może się udać. W końcu to nie byli jacyś szamani, którzy obiecują wyleczyć cię rytuałami. To byli wysoko wykwalifikowani lekarze, najlepsi z najlepszych. Japońska medycyna jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie. Pablo i jego córka zostali umieszczeni w prywatnym pokoju. Był bardzo przytulnie urządzony. Wszystko było urządzone w nowoczesnym stylu, a jednocześnie z nutką kultury narodowej. Duże panoramiczne okna, miękki dywan, była sofa, stolik kawowy, lampa podłogowa, był duży telewizor z płaskim ekranem, a nawet minibar. Ale Pablo uznał to za niestosowne. Jak mógł się bawić, pić alkohol i oglądać telewizję, podczas gdy jego biedna córeczka przechodziła skomplikowaną operację? Po operacji w Niemczech Ewa zaczęła częściej spać. Lekarze tłumaczyli to tym, że cierpiała z powodu ogromnego stresu. I oczywiście wpłynęło to na jej organizm i reżim snu. Dziecko dużo płakało. Ojciec próbował ją uspokoić, kołysał ją godzinami, ale ona nie chciała się uspokoić. Mama pewnie wiedziałaby, jak cię uspokoić. Pablo powiedział smutno, kołysząc dziewczynkę w ramionach. Marudziła do północy i wyglądała na wyczerpaną. Rano dziewczynka została zabrana. Pablo modlił się do Boga, czego nigdy wcześniej nie robił. Od czasu do czasu całował wisiorek Vanessa, który zawsze miał przy sobie i długo wyglądał przez okno. Około trzeciej po południu drzwi się otworzyły i do pokoju wjechała na małych noszach mała dziewczynka. Tak jak Pablo się spodziewał, jego córka była nieprzytomna. Medycy, którzy weszli, powiedzieli coś w swoim języku, wykonali uspokajające gesty i wyszli. Za nimi wyszedł lekarz, który bezpośrednio przeprowadził operację. Zmęczony, reprezentacyjnie wyglądający Japończyk, który dobrze mówił międzynarodowym angielskim. Wszystko w porządku, Pablo powiedział do zmartwionego ojca, uśmiechając się i składając ręce przed sobą. Nawet lekko mu się ukłonił, wyrażając swój szacunek. Operacja zakończyła się sukcesem. Córka jeszcze śpi, ale wkrótce się obudzi. Na oddziale będzie dyżurował lekarz 24 godziny na dobę. Jest to konieczne, aby monitorować stan naszej małej pacjentki. Wyczerpany ojciec pospieszył, by rzucić okiem na swój skarb. Jej ramiona są otoczone dwiema plastikowymi bransoletkami, w które w specjalnych miejscach włożono rurki. Młody lekarz, który pozostał w pokoju, uśmiechnął się serdecznie do Pablo i wypełniał jakieś dokumenty. Minuty ciągnęły się jak wieczność. Pablo zapytał rezydenta, jak długo musi czekać, a po otrzymaniu odpowiedzi zdecydował, że zdąży odwiedzić głównego lekarza kliniki, zanim Ewa się obudzi. Wejść! powiedział spokojny głos, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Pablo wszedł do ogromnego, luksusowego gabinetu. Przed nim natychmiast pojawił się sam główny lekarz przy swoim biurku. Z tyłu wisiał obraz na całą wysokość pomieszczenia przedstawiający główny symbol Japonii, Sakurę. Trudno było nie zauważyć, że obraz ten miał pewien rodzaj uspokajającego efektu. To o mojej córce i i. Pablo powiedział od progu. Lekarz spojrzał na mężczyznę uważnie, po czym wskazał niskie krzesło. Mężczyzna usiadł. Lekarz przerzucił wiele papierów, po czym spojrzał na peble. Pańska córka? Miała dzisiaj operację. Powiedział spokojnie. Naprawdę miał wielu klientów i nie sposób było ich wszystkich spamiętać. Dlatego Pablo przyjął ten początek ze zrozumieniem. Ewa. Szef kliniki zapytał ponownie. Pablo odpowiedział twierdzącym skinieniem głowy. Cóż, miała udaną operację. Powinna być pod obserwacją. Trzy dni. Po pełnej analizie wyników zdecydujemy, co dalej. Jakie są szanse powodzenia? Szanse. Lekarz zapytał zdumiony. Chodzi mi o to, czy jesteście pewni, że możecie pomóc mojej córce, że jej ręce będą w stanie funkcjonować. Pablo San. Lekarz zaczął poważnie i nawet wstał od biurka. Opszedł stanowisko pracy i usiadł naprzeciwko mężczyzny na innym krześle, rozkładając nogi i krzyżując ręce. Żadna operacja nie daje całkowitej gwarancji, że problem całkowicie zniknie. Przepraszam za porównanie, ale nawet na opakowaniu środka dezynfekującego jest napisane, że zabija tylko 99% bakterii. Nie 100%. Rozumiesz, o czym mówię. Nie możemy dać żadnych konkretnych gwarancji. Ludzie zawsze są niepewni, ale to nie nasza wina. To sposób, w jaki działa świat. To wina stwórcy, jeśli wolisz. Stworzył świat, w którym istnieje wiele założeń i niepewności, w którym jest całkowicie przypadkowe, kto dziś umrze, a kto będzie żył. Chcę ci tylko zapewnić, że moje doświadczenie jest bardzo długie, a moja praktyka pomaga wielu ludziom. Ale jeśli się nie odwdzęczasz, o jakim zwrocie mówisz? Więcej pieniędzy. Możesz je mieć już dziś, tylko mi pomóż. Pablo błagał. Posłuchaj mnie. Lekarz nie mógł już tego znieść. Nie chcę Twoich pieniędzy. Gdyby życie było darmowe, wykonywałbym te operacje za darmo. Moim celem jest pomagać ludziom, a nie mieć więcej pieniędzy w portfelu. Twoja córka potrzebuje wsparcia. Może i jest mała. Ale nie jest tylko mała. Ma zaledwie kilka miesięcy. Pablo przerwał. Ona jest mała. Lekarz upierał się. Ale w tym wieku dzieci odczuwają wszystko emocjonalnie, odbierają informacje z dźwięków, otoczenia, od ludzi wokół nich. Dlatego chcę, żeby czuła Twoją obecność. Musi zrozumieć, że jesteś blisko. W końcu, nie tylko czynniki fizyczne wpływają na nasz stan. Emocje również pomagają nam żyć. Czy właśnie tam teraz jesteś? Co masz na myśli? Pablo nie zrozumiał. W swoim biurze, oczywiście. Ale powinieneś być przy łóżku swojej córeczki, wspierać ją, być przy niej. Rozumie pan? Rozumiem, doktorze. Podsumował Pablo. Sucho podzękował lekarzowi i wyszedł z gabinetu. To było tak, jakby jego świat właśnie został wywrócony do góry nogami. Nieprawda. Po prostu nie spodziewał się takiego wykładu. Początkowo był sceptycznie nastawiony do tej rady, ale wydarzenia, które nastąpiły później, w pełni potwierdziły słowa lekarza. Kilka godzin po tej rozmowie Pablo siedział w pokoju obok łóżeczka Ewi, popijając kawę i czytając w zamyśleniu książkę. Nagle w jego głowie pojawiła się melodia, którą zaczął nucić. Nagle usłyszał dźwięk przypominający zadowolone mruczenie. To Iw się budziła. Wydało mu się to dość dziwne, ponieważ po operacji cały czas płakała. Było to zrozumiałe. Dziewczynka nie była jeszcze nawet silna, a już zabierano ją do różnych lekarzy, ingerowano w jej drobne ciało, cięto i dłubano chirurgicznymi narzędziami. Wielu dorosłych popadłoby w długotrwałą depresję w takiej sytuacji. Pablo ostrożnie odłożył książkę i zajrzał do łóżeczka. Jego córka leżała na plecach z głową zwróconą w jego stronę, a jej wielkie oczy wpatrywały się i uśmiechały: Co cię tak rozweseliło? Zapytał czule ojciec. Może twoja żółta pszczółka. Tak. Podoba ci się. Lekko dotknął zabawki wiszącej nad łóżeczkiem. Zakołysała się i wydała niski, melodyjny dźwięk. Ale dziewczynka nawet nie odwróciła głowy w jego kierunku. Co cię rozweseliło, Ewa? Naiwnie zapytał ją ojciec. Tym razem pokazał jej inne zabawki. Oczywiście dziewczynka nie odpowiedziała ojcu, ale słaby uśmiech zniknął z jej twarzy. Pablo był bardzo zdenerwowany tą sytuacją. Właśnie zobaczył pierwszy świadomy uśmiech swojej córki, a nawet coś w rodzaju śmiechu. A teraz jej twarz powróciła do obojętnego grymasu: Pablo, san. odezwał się głos lekarza dyżurnego. W tej chwili taktownie znajdował się w innej części wielkiego oddziału, aby nie zakłócać komunikacji między ojcem a dzieckiem. Chciałeś czegoś? Pablo odpowiedział mu grzecznie. Tak, jeśli mogę. Lekarka przysunęła się bliżej córki. Rozbawiony piosenką. Piosenka. Ojciec zapytał z niedowierzaniem. Tak. Rezydent skinął głową, a na jego twarzy pojawił się radosny uśmiech. Dzieci uwielbiają, gdy śpiewa im się piosenki. Zaśpiewaj jej jeszcze, Pablo. Pablo wzruszył ramionami mruczał melodię całkiem bezwiednie. Wyglądało na to, że po raz pierwszy usłyszeli ją razem z Vanessą, kiedy spacerowali po pięknym parku podczas romantycznej randki. A potem znów Vanessa. Mężczyzna próbował odgonić od siebie myśli o niej, ale każdy drobiazg przypominał mu o jej oczach, ustach, włosach. Co tu dużo mówić. Mała Ewa była bardzo podobna do matki, zwłaszcza jej duże oczy. Pablo usiadł na krześle i znów zaczął nucić tę prostą melodię. Nagle znów usłyszał wyraźnie dźwięk przypominający stłumiony śmiech. Zamilkł i nasłuchiwał, obawiając się, że to tylko jego wyobraźnia. Ale nie. To działo się naprawdę. Mała Ewa uśmiechała się i próbowała się śmiać. Znowu nie było jasne, o co chodzi. Pablo zbliżył się do córki i obserwował ją uważnie. Znów nucił jej piosenkę i uśmiechał się, i połaskotał jej brzuszek palcem. Ewa wybuchła radosnym, bezzębnym uśmiechem i wydała z siebie roześmiany pomruk. Więc podoba ci się ta piosenka? Pablo zapytał ją łagodnie. Dziewczyna, jakby go rozumiejąc, uśmiechnęła się ponownie. Wtedy dotarło do niego prawdziwe znaczenie jego ostatniej rozmowy z lekarzem prowadzącym klinikę. To właśnie miał na myśli, mówiąc o emocjonalnym wspieraniu dziecka. Małe dzieci naprawdę czują wszystko. To było prawdziwe objawienie dla Pablo. Kolejne dni były bolesne i trudne. Ale w ten sposób troskliwy ojciec uspokajał swoją maleńką córeczkę. Kiedy zaczynała płakać, Pablo odtwarzał tę muzykę na swoim telefonie i często sam ją nucił, uspokajając ją i usypiając. Wtedy zasypiała bardzo szybko. Kto wiedział? Pablo pomyślał, że dziecko może uspokoić ulubiona piosenka jego zmarłej matki. Trzeciego dnia na oddziale pojawiła się cała świta lekarzy. Na czele zeznano już Pablowi orędowniczką kontaktu emocjonalnego. Nadszedł czas, by sprawdzić stan Ewi. Wielu lekarzy otoczyło łóżeczko dziewczynki, a ojciec został poproszony o odsunięcie się na bok. Przez długie minuty, które Pablowi wydawały się wiecznością, nie odstępowali Ewi na krok. Rozmawiali o czymś między sobą, pisali w notatnikach, szturchali przyniesione tabletki, a potem wszyscy natychmiast wyszli za drzwi. Zanim Pablo zdążył się obudzić, oddział opustoszał, a on znów pozostał w niepewności, co z jego córką, co z jej dłońmi, co dalej. Czuł, jak drżą mu ręce. Ale po kilku minutach do pokoju ponownie wszedł główny lekarz. Trzymał tabliczkę i zapisywał coś, idąc w kierunku peble. A więc. Zaczął poważnie, poprawiając okulary, spoglądając na notatki. Z naszymi małymi rączkami wszystko jest tak, jak być powinno. Dokładniej, oczywiście, mogłoby być lepiej, ale. O co ci chodzi? Pablo był oburzony. W sensie, że to dziecko to normalne dla jej rąk spokojnie odpowiedział lekarz. Rzeczywiście zareagowały, jak trzeba. Teraz jest jeszcze kilka ważnych procedur do wykonania. Na czym one polegają. Zastosujemy słaby prąd elektryczny o określonej częstotliwości, a także pewne know-how naszej kliniki. Przekonasz się sam. Gwarantuję, że to bezpieczne. Ale będziesz musiał tu zostać przez kolejny miesiąc. Miesiąc. Pablo wrzasnął. Z pewnością nie spodziewał się tak długiej przerwy. Ostatnim razem zmarnował miesiąc. Cicho, cicho. Straszysz swoje dziecko. Lekarz uspokoił go. Po co o tak reagować? Czas. Doktorze, mam bardzo mało czasu. A co jeśli się nie uda i wszystko okaże się porażką? Mam sześć miesięcy, żeby zrobić dla niej wszystko, co w mojej mocy. Zapewniam, że wszystko będzie dobrze. Rezultat już jest i sam pan widzi. Z tymi słowami chirurg podszedł do łóżeczka, w którym spała Ewa i zawołał do siebie peble. Mężczyzna podszedł, patrząc z niedowierzaniem na lekarza, ale w międzyczasie chwycił drobną dłoń dziewczynki i siłą pociągnął za jej środkowy palec. Za co spotkał się z bardzo negatywną reakcją jej ojca. Co ty wyprawiasz? Wysyczał szeptem, ale chirurg nie ruszył się z miejsca i gestem nakazał Pablowi obserwację. Nagle ręka dziewczyny zadrżała słabo i ścisnęła palec lekarza. Pablo był zdumiony. Czy nie pomylił się w wyborze kliniki? Niech pan sam spróbuje zasugerował lekarz. Pablo ostrożnie opuścił rękę i położył palec na dłoni dziewczyny. Cicho pociągnął jej środkowy palec i rzeczywiście poczuł reakcję. Ewa była w stanie zrobić to ponownie. O mój Boże, to działa. To działa, doktorze. Proszę, ulecz ją i jej stopy tą samą techniką. Zapłacę każde pieniądze. Wykrzyknął Pablo, potrząsając gwałtownie rękami lekarza. Ale potem twarz chirurga pociemniała. Potrząsnął głową z boku na bok. Obawiam się, że to niemożliwe. Oświadczył zdecydowanie. Dłonie i stopy są bardzo różnie zorganizowane. I nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby im poruszać się z taką diagnozą. Nawet jeśli je amputujemy i wstawimy sztuczne, nie będą działać, bo jak to wytłumaczyć? Mówiąc najprościej, mózg nie otrzymuje informacji o istnieniu tego organu. To najdokładniejszy sposób, by to ująć. Ale pomogłeś rękom. Ręce są inne. Nie zostały całkowicie odłączone od układu nerwowego. Jestem neurochirurgiem, czcigodny Pablo San, chirurgiem z wieloletnim doświadczeniem. I wiem, o czym mówię. Przeprowadziliśmy wiele badań na ten temat. Jeśli jest najmniejsza szansa na wyzdrowienie, robię wszystko. I jak widać, mogę to zrobić. To znaczy, że Ewa już nigdy nie będzie chodzić. Pablo powiedział z rozpaczą, wpatrując się w pustkę. To było tak, jakby jego umysł znajdował się w innym wymiarze. Próbował znaleźć odpowiedź na pytanie: Dlaczego tak jest, dlaczego to się dzieje z jego dzieckiem? Mógł zrobić wszystko, co w jego mocy ze swoimi pieniędzmi. Nie mógł zaakceptować tej diagnozy. Wtedy poczuł ciepłą dłoń na ramieniu. Wiem, że trudno ci to zaakceptować, ale możesz z tym żyć. Dasz jej dobre wykształcenie, będzie mogła robić różne rzeczy rękami. Nie całe życie polega na chodzeniu, uwierz mi. Kolejne dni mijały jak poprzednie. Ewa dochodziła do siebie po operacji, ale teraz codziennie wbijano jej w ręce prawdziwe igły oczywiście medyczne. Były bardzo cienkie i długie. Jak wyjaśnił lekarz, to w ogóle nie bolało. Dziewczyna nic nie czuła. Były tak cienkie, że spełniały tylko jedną funkcję uciskały określone punkty zakończeń nerwowych. Była to powszechna praktyka w Japonii. Rzeczywiście naukowo udowodniono, że istnieją pewne punkty w ludzkim ciele, za pomocą których można wyleczyć się z takiej dolegliwości. Procedura trwała kilka miesięcy, a po jej zakończeniu rezultat był oczywisty. Ewa mogła całkowicie poruszać ręką. Podnosiła zabawki, ściskała piłki, wykonywała różne ćwiczenia, a pod koniec kursu jej ręce były w pełni sprawne. Jej ojciec płakał ze szczęścia. Brał najbardziej aktywny udział w osiągnięciu tego rezultatu. Siedział z nią 24 godziny na dobę, wykonywał specjalne ćwiczenia, śpiewał piosenki, czytał jej książki. Karmił ją z butelki i powtarzał sto razy dziennie, że jest najukochańszą i najlepszą dziewczynką na całym świecie. Więc to nie byli tylko lekarze. Po miesiącu w końcu mogli polecieć do domu. Teraz Pablo zaczął prowadzić życie poświęcone córce. Większość swoich obowiązków biznesowych powierzył zaufanemu agentowi. Teraz prawie cały jego czas należał do Ewi. Oczywiście zdarzało się, że interesy wymagały jego osobistej obecności. Tylko w takich sytuacjach Pablo zapraszał opiekuna. Było to dość rzadkie. Mężczyzna naprawdę spędzał z córką ogromną ilość czasu, nie spał po nocach, wstawał na każdy szmer. Czytał mnóstwo książek na temat opieki nad niemowlętami. Codziennie spacerował ze swoim skarbem, a od czasu do czasu nawet wychodził na miasto, aby dziecko mogło się socjalizować. Czasami zdarzało się, że podchodziły do niego samotne mamy. Och, jaką masz śliczną małą dziewczynkę. Wykrzyknęła matka, która również spacerowała z wózkiem. Tak, wygląda zupełnie jak jej mama. Pablo odpowiedział z dumą. A gdzie jest twoja mamusia, słoneczko? Mama spojrzała na Ewę w wózku. Jej mama odeszła. Pablo odpowiedział stanowczo, odsuwając się od irytującej mamy. Kobiety takie jak ta miały żarówki w oczach. Czy to dlatego, że w pierwszej kolejności zwracały uwagę na najnowszy model iPhone'a w rękach młodego ojca, na jego drogie zegarki i ubrania. Albo dlatego, że były zdesperowane, by znaleźć partnera. Ale Pablo nigdy nie poddawał się takim prowokacjom. Pewnego dnia on i Ewa byli ścigani przez jedną z takich niespokojnych kobiet. Och, przepraszam, nagle cię dogoniłam. Wolno chodzisz. Powiedziała słodko kobieta, z którą rozstali się na dość oschłą nutę 15 minut wcześniej. Pablo poszedł w przeciwnym kierunku, ale ona znów tam była. Tobie się jednak spieszy. Pablo uśmiechnął się i przyspieszył kroku, ale kobieta przykleiła się do niego jak guma. Dużo chodzimy. Dziecko potrzebuje więcej świeżego powietrza. Dlaczego nawet się nie przedstawiłem? Mary, miło mi. Kobieta wyciągnęła rękę. Pablo nawet na nią nie spojrzał, tylko coś mamrotał. To piękne imię. Matka najwyraźniej nie zrozumiała aluzji i kontynuowała wścibstwo. Jak masz na imię? Już mnie wołają na lunch. Miłego dnia. Mężczyzna powiedział sarkastycznie. A po dotarciu do swojego samochodu, w pobliżu którego stał jego kierowca, wziął dziecko na ręce i usiadł na siedzeniu pasażera, obserwując urażone spojrzenie Mary. Spojrzała nawet za nim z wyraźną urazą. Czas mijał nieubłaganie z pamięci peblerysy twarzy zmarłej żony. Pewnego dnia, gdy się obudził, z przerażeniem stwierdził, że ledwo pamięta jej głos, podczas gdy Ewa rosła i rozwijała się jak każde normalne dziecko. Jedyną różnicą między nią a innymi było to, że nie mogła chodzić. Każde jej małe osiągnięcie było ucztą dla kochającego ojca. Pewnego wieczoru usiadł przy jej łóżeczku i czytał jej książkę o śpiącej królewnie. Nagle Ewa wykrzyknęła: Tatusiu, zobacz, ja też jestem prawdziwą księżniczką. Założyła na głowę koronkową poszewkę i była bardzo szczęśliwa. Pablo aż podskoczył ze zdziwienia. Spojrzał na swoją córeczkę, śmiała się i machała rękami. Wziął ją w ramiona i pocałował w czoło tak czule, jak pocałował swoją zmarłą żonę, kiedy spotkali się po raz ostatni. Był piąty rok. Dziewczynka już dawno wyrosła z kołyski, a teraz miała własne mini łóżko ze wszystkimi wygodami. Materac ortopedyczny, wygodna poduszka, obramowanie wszystko, aby jego córka czuła się komfortowo. Każdego dnia specjalny masażysta robił jej gimnastykę, zginanie nóg, rozciąganie, rozciąganie. Lekarze mówili, że to konieczne, by uniknąć problemów z mięśniami, płucami, skórą i kondycją całego organizmu. Czasami dziewczyna była kapryśna i nie pozwalała mu na to. Wtedy Pablo motywował ją poprzez zabawę. Trzeba było sobie wyobrazić, że jest astronautką. Zawsze musieli ćwiczyć, aby czuć się dobrze. To był sposób na osiągnięcie całkowitego posłuszeństwa. Dziewczyna natychmiast stawała się bardziej uległa i spokojna. Ewa była rozwinięta ponad swoje lata. Pablo postanowił nie umieszczać jej w przedszkolu dla dzieci niepełnosprawnych i wychowywał ją sam, ucząc ją w domu. Najlepsi nauczyciele, wizytujący, świetnie poradzili sobie ze swoim zadaniem. W wieku sześciu lat już płynnie czytała, znała prawie całą tabliczkę mnożenia i podstawy hiszpańskiego. Ale przede wszystkim dziewczynka lubiła literaturę. Ewa uwielbiała bajki. Za każdym razem, gdy czytała książkę, była zdumiona, że litery mogą tworzyć tak piękne słowa jej choroba nie przeszkadzała w codziennym życiu. Ewa nie wyrosła na odludka. Ojciec często zabierał ją do ośrodków rozwojowych na wakacje, wycieczki, do teatrów, na koncerty i wystawy. Kilka razy w roku wyjeżdżali na wakacje i podreperowanie zdrowia do różnych kurortów i ośrodków wypoczynkowych. Wszystkie ogromne pieniądze ojca były do jej dyspozycji. W wieku siedmiu lat Ewa była już bardzo rozwinięta intelektualnie. Dużą część jej świata stanowiły książki. Tutaj, w tym magicznym świecie, wszystko było możliwe, i nie potrzebowała prawdziwych nóg. Czasami małe dzieci podbiegały do niej na ulicy i pytały, na jakim samochodzie siedzi. Jej wykonany na zamówienie wózek inwalidzki naprawdę wyglądał jak mini statek kosmiczny. Dzieci błagały, by się nim przejechać. Dziewczynka jednak tłumaczyła im, że to jej osobisty tron. Tylko dla księżniczki Ewi. Nie była urażona taką uwagą przechodniów. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że nie jest jak zwykłe dzieci, ale dzięki staraniom ojca zawsze uważała to za swoje wyróżnienie. Niestety takie delikatne komentarze dzieci na temat jej kondycji fizycznej były krótkotrwałe. Kiedy Ewa skończyła 7 lat, kwestia szkoły stała się paląca. Należało jeszcze ukończyć szkołę średnią, a po niej studia profilowane i wyższe. Początkowo ojciec zaproponował jej naukę w domu, następnie w specjalnej szkole dla dzieci z ograniczonymi możliwościami, takich jak ona, i otrzymał prawdziwy skandal od swojej ulubionej córki. Chcę iść do normalnej szkoły. Tato, nie chcę czuć się gorsza. Daj mnie do jak najprostszej szkoły. No to dobrze, zamyślił się tata. Chyba masz rację. Nie będzie podziału na normalnych i niepełnosprawnych. Kochanie, będziesz musiała konkurować ze wszystkimi rodzajami ludzi, a większość z nich będzie miała większe zdolności fizyczne niż ty. Nie czyni cię to w żaden sposób gorszą, ale oni zawsze będą mieli tę przewagę. To okrutny świat. Ewa, najlepiej dla ciebie będzie, jeśli zdasz sobie z tego sprawę jak najwcześniej. Nadszedł pierwszy dzień szkoły. Wcześniej Pablo zabrał Ewę na długie zakupy, żeby mogła wybrać coś, co jej się spodoba. W końcu zdecydowali się na prostą niebieską sukienkę z białym fartuszkiem. Klasyka. Pablo zabrał Ewę do dobrego fryzjera. Dostała piękną fryzurę z długich, lśniących włosów. Zawiesili plecak na specjalnym haczyku jej wózka inwalidzkiego i z wielką radością Ewa poszła z ojcem do swojej pierwszej prawdziwej szkoły. Dziewczynka strasznie się denerwowała przed pierwszym dniem w szkole, ręce jej się pociły i drżały, a w oczach, mimo całej radości, był strach. Hej, kochanie! zawołał do niej tata, gdy jechali samochodem. Wszystko będzie dobrze. Zapewniam cię, że jesteś mądrzejsza niż wszystkie dzieci w tej klasie. Wszyscy od razu cię polubią. Zobaczysz. Podbródek do góry. Dziewczyna spojrzała na niego i uśmiechnęła się, ale nadal była zdenerwowana. Jej ojciec stał obok niej przez całą kolejkę. A kiedy dzieci zaczęły wchodzić do szkoły, wyszedł. Oczywiście wychowawczyni została wcześniej ostrzeżona o stanie zdrowia dziewczynki. Pablo wrócił do samochodu i czekał. Był bardzo zmęczony tym tygodniem. Zmarnował zbyt wiele nerwów. Niekończące się zakupy ubrań, kaprysy, łzy, konferencje rodziców z nauczycielami. Jak zwykłe kobiety znoszą to wszystko. Wyczerpany ojciec nawet nie zauważył, jak zasnął, wyciągnięty na siedzeniu. Pablo obudził się z dala od melodyjnego śpiewu ptaków. Obudziło go głośne trzaśnięcie drzwiami kierowcy, a następnie głośne krzyki Zakę. Zaczekaj, Ewa, Ewa. Pablo wybiegł z kabiny i pobiegł sprawdzić, co się stało. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, był jego ochroniarz biegnący przez boisko szkolne za wózkiem inwalidzkim. Zak, co się stało? krzyknął Pablo. Z wózka inwalidzkiego, który zatrzymał się na środku boiska szkolnego, dało się słyszeć niesamowity ryk. Ogólnie rzecz biorąc, Ewa miała straszny napad złości. Ewa, ona. Zdyszany kierowca próbował odpowiedzieć. Nie wiem, przyszła do samochodu, kazała posadzić się na swoim miejscu i pilnie odjechać. Nagle wybuchła płaczem i uciekła w przeciwnym kierunku. Nie rozumiem. Nagle wpadła w taką histerię. Zmartwiony ojciec ostrożnie podszedł do wózka. Ewa, kochanie, co ci się stało? Zapytał tak współczująco, jak tylko potrafił. Dziewczynka natychmiast przestała płakać i czujnie milczała. Jej ojciec bał się powiedzieć kolejne słowo. Ta przytłaczająca cisza napięła go jeszcze bardziej niż straszne łzy. Vanessa na pewno znajdzie odpowiednie słowa. Pomyślał z rozpaczą. Nic. Córka nagle odpowiedziała stanowczo i sztywno. Wtedy ojciec obszedł wózek i usiadł naprzeciwko Ewi. W ten sposób ich twarze znalazły się obok siebie. Kochanie, jestem twoim tatą i chcę ci pomóc. Zaczął łagodnie Pablo. Gdybyś chciał mi pomóc, nie umieściłbyś mnie w tej szkole z takimi toksycznymi dziećmi. Wykrzyknęła Ewa. Co oni takiego zrobili? Mężczyzna zaczął podejrzewać, że coś jest nie tak. Oni, oni! Ewa nie mogła mówić, jej słowa znikały we łzach. Jąkała się ze wzruszenia. Wtedy, Pablo podszedł do swojej córeczki i przytulił ją tak mocno, jak to tylko możliwe. Tatusiu! Zawołała dziewczynka w sweter ojca. Oni są tacy źli! Tatusiu! Wszyscy mężczyźni są czasem okrutni! Słodka, biedna dziewczynka! Powiedzieli, że jestem robotem, bo nie mam nóg! Powiedzieli, że nie jestem człowiekiem, tatusiu. A potem zaczęli rozbierać moje krzesło. Powstrzymała ich nauczycielka, która zauważyła to, gdy weszła do klasy. Czy nauczycielka cię zostawiła? Pablo był oburzony. Powiedziała, że ma coś pilnego do zrobienia, a oni, tato. Oni są jak zwierzęta. Próbowałem im wytłumaczyć, że nie tędy droga, że potrzebuję tego wózka, a oni na to, że trzeba to jeszcze potwierdzić, że nie jestem robotem i muszę z tego wstać. Nienawidzę ich. Ostatnie zdanie po prostu wykrzyczała. To był prawdziwy krzyk duszy. Długo zajęło ojcu uspokojenie jej. Nawet wtedy, gdy była już w domu. W końcu Pablo był w stanie położyć się do łóżka. Po zamknięciu drzwi, udał się do swojego biura. Po drodze spotkał Zakę. Jutro spotkam się z tą nauczycielką. Niech ją zwolnią za bycie tak nieodpowiedzialną. Powiedział ze złością do strażnika. Strażnik skinął głową ze zrozumieniem. Samemu zrobiło mu się żal Ewi. To nie była jej wina, że dzieci były tak okrutne. Następnego dnia Pablo rozmawiał z wychowawczynią. Obficie przeprosiła za swoje przewinienie i błagała go aby nie pisał skargi do dyrekcji, argumentując, że ma niewielką pensję i ledwo wiąże koniec z końcem. Ale mężczyzny to nie obchodziło. Jego córka była w strasznym stanie. Tak długo przygotowywał ją do szkoły. Tak chętnie uczyła się nowych rzeczy, a teraz cała motywacja do nauki wyparowała. Tego samego dnia złożył ogromną skargę do dyrekcji. Trafiła ona aż do Ministerstwa Edukacji. Oczywiście podjęto działania, biorąc pod uwagę osobowość skarżącego. Wieczorem nauczyciel został skandalicznie zwolniony. Zadowolony ze swojej pracy, Pablo wsiadł do samochodu i pojechał do domu, aby przekazać Iwite wspaniałą wiadomość. Może nie powinien był zwalniać nauczycielki? A co, jeśli nie mogłaby już znaleźć pracy? Powiedział Zak, prowadząc samochód. Więc nie powinna była opuszczać zajęć, kiedy zaczynali się poznawać. Nie znała się na psychologii dzieci? Pablo odpowiedział obojętnie, spoglądając na swój telefon. Kochanie, tatuś przyniósł ci niespodziankę, oznajmił mężczyzna, przekroczywszy właśnie próg mieszkania. Z pokoju dziecinnego powoli wyjechał wózek inwalicki. Dziewczynka wciąż była bardzo zdenerwowana wczorajszą sytuacją. Cały dzień siedziała w swoim pokoju i czytała książkę. Pablo podszedł do córki i wręczył jej jakąś kopertę. Co to jest? zapytała zakłopotana Ewa. Otwórz, to się dowiesz. Dziewczynka dokładnie obejrzała kopertę. Była w jasnożółtym kolorze, z kwiatami narysowanymi na krawędziach i nie mogła się doczekać, aby ją otworzyć. Spojrzała więc jeszcze raz na ojca i otworzyła ją z determinacją. Znalazła w niej podwójnie złożoną kartkę papieru. Rozłożyła ją zaintrygowana i przeczytała na głos: Droga Ewo. Wiemy, że jesteś teraz w bardzo złym nastroju, a nasz zespół chce go poprawić. Zapraszamy cię do wspaniałego kraju. Tutaj możesz wygrzebać się w promieniach słońca. Wypić pyszne koktajle i całkowicie zrelaksować się w naszym ośrodku. Odłożyła kartkę na bok i spojrzała na tatę. Czekał na jej reakcję. Jedziemy na wakacje do Indii. Ewa była już podekscytowana. Zgadza się, słoneczko, jedziemy. Tak. Ale wtedy dziewczynka zająknęła się i spuściła głowę. Jej nastrój znów się pogorszył. A co ze szkołą? Muszę się uczyć. Opuszczam cały pierwszy tydzień. To działa, kochanie. Wiesz więcej niż te dzieciaki dwa lata przed tobą. Możesz sobie pozwolić na przerwę. Zrobili ci straszną rzecz. I co? Do zobaczenia jutro, króliczku. Powiedział Pablo i wyszedł do swojego biura, pozostawiając dziewczynę w niepewności. Ale jego plan zadziałał cudownie. Następnego dnia przy śniadaniu oznajmiła, że zdecydowanie zdecydowała się tam pojechać. To będzie prawdziwa podróż. Będę jak bohaterowie moich książek. Zachwycała się, a Pablo obserwował tę szczęśliwą pilotkę i nie potrzebował niczego więcej. Indie spotkały ich tropikalną czystością, czystymi piaszczystymi plażami i niezrównanymi widokami na morze. To był prawdziwy raj dla kurortów. Ich apartament zajmował całe piętro i wychodził na zaciszny zakątek plaży. To był wspaniały dodatek. Mam nadzieję, że doceni pani nasze towarzystwo, panu Ewo. Powiedziała pokojówka, rzuciła Pablo figlarne spojrzenie i wyszła. Gdy Ewa zaczęła przyglądać się pięknu pokoju, jej ojciec pochwalił sam siebie. Tak bardzo chciał rozweselić swoją córkę, że wymyślił firmę, która zorganizuje wycieczkę do Indii. Pablo wiedział, że zawsze marzyła o tym, by tu pojechać. Przeczytała wiele książek o tym miejscu. I w końcu tu przyjechała. Tato, tato. To tak, jakbym była bohaterką książki. Chcę już iść na plażę. Proszę. Krzyknęła Ewa: Kochanie, pójdziemy jutro. Dzisiaj musisz odpocząć po locie, a wieczorem będziesz miała masaż. Ojciec intrygująco oznajmił: Masaż Ewa wydeła wargi z frustracji. Jakbym nie miała tego dość w domu. Bani to autentyczny indyjski masaż. Wykonuje się go w pełnej zgodności z technikami WED, czyli starożytnych nauk indyjskich. Wiem, czym jest Weda. Wiem, czym jest weda, powiedziała oczytana Ewa. Tak, tak, wszystko jest tutaj dla ciebie. Ale najpierw musimy odpocząć. I to było wszystko. Następnego dnia Ewa w końcu mogła pójść na plażę. To było jej marzenie. Nigdy nie widziała tego szczególnego morza i tego złotego piasku, w którym stawiała stopy. Nie czuła jego ciepła, ale dłońmi mogła poczuć całą jego miękkość. Siedziała pod parasolem i czytała nową książkę. Jej ojciec poszedł popływać w przyjemnej morskiej wodzie, zostawiając dziewczynę pod opieką wiernego Zakę. Wypił trzeci koktajl z rzędu, nie tylko lemoniadę, i trzymał na swoim szeźlągu. Z tyłu rozległ się szelest. Dziewczyna odwróciła się. Bardzo zaniedbani, brodaty starzec wpatrywał się w nią beznamiętnie. Przykucnął, by się z nią zrównać. Tak jak robił to tata, gdy chciał z nią poważnie porozmawiać. Halo! Kim jesteś? Zapytała Ewa. Ale starzec nie odpowiedział. Patrzył na dziewczynę w milczeniu przez długi czas. Po kilku minutach zdała sobie sprawę, że to jakiś miejscowy szaleniec i przestraszyła się. Na jej plecach pojawiła się zdradziecko zimna gęsia skórka. Zak! I wpisnęła i chciała krzyknąć głośniej, ale nagle poczuła na głowie ciepłą dłoń. Nie zdążyła się zorientować, ale w jej plecach pojawił się potworny ból, który sprawił, że krzyknęła przeraźliwie. Był porównywalny do ogromnej igły, która wbiła się prosto w środek jej kręgosłupa. To było tak, jakby ten nieznajomy nacisnął na jakiś bolący punkt. Na jej krzyki natychmiast przybiegło kilka osób z hotelu, zaspany Zak zeskoczył z leżaka, a jej ojciec przybiegł z wody. – Co ty wyprawiasz, draniu? Pablo krzyknął na brodatego mężczyznę, ale ten milczał. Zdawał się rozumieć tylko swój własny język. Międzynarodowy angielski był mu nieznany. Ale pomimo całego zamieszania i krzyków Ewi, starzec nie odsunął się od niej nawet o centymetr. Pablo chciał na niego rzucić, ale nie mógł się nawet ruszyć. Wtedy krzyknął tak mocno, jak tylko potrafił: Zak, dlaczego tak stoisz? Za co ja ci płacę? Ale strażnik też nie mógł ruszyć palcem. To było bardzo dziwne, jakby wszyscy byli w otępieniu. W końcu Pablo poczuł, że znów może się ruszyć. Popchnął nieznajomego, a ten upadł na plecy, krzycząc z bólu. Wynoś się? Nie pasujesz tutaj. Zboczeniec! krzyknął z wściekłością ojciec Ewi. Mężczyzna wstał, otrzepał się z piasku, rzucił Pablowi pełne wyrzutu spojrzenie i odszedł. Pablo natychmiast przylgnął do swojej dziewczynki, która już milczała i tylko wybałuszała oczy ze zdumienia. Podbiegł pracownik hotelu i odezwał się niespokojnie, pośpiesznie. Przepraszamy. Nie pozwolimy, by obcy ponownie zakradli się na teren hotelu. Postaraj się. Przyjechaliśmy tu, by pozbyć się stresu, a nie go potęgować. Pablo odpowiedział groźnie, głaszcząc Ewę po głowie. Kolejny poranek okazał się naprawdę magiczny. Kochanie, wstawaj. Mieliście iść na plażę wcześnie rano. Pablo zawahał się w pół słowa. Roztaczał się przed nim bardzo dziwny obraz. Ewa spała w swoim łóżku, ale spod kołdry wystawała częściej nogi. Ale to nie była nawet sama noga. Dziewczynka poruszała palcami u stóp podczas snu. Lekarze stwierdzili, że jej nogi są całkowicie niezdolne do życia. Pablo był tak oszołomiony, że prawie zemdlał. Ewa, Ewa. Obudził córkę, potrząsając nią tak mocno, jak tylko mógł. Obudź się już. Dziewczyna ledwo otworzyła oczy. Tato, mogę iść później na plażę. Boli mnie głowa. Ewa, Ewa, twoje nogi. Spójrz na nie. Dziewczynka natychmiast odczytała panikę w słowach ojca i spojrzała na swoje stopy. Wszystko było jak zwykle. No właśnie, nogi i stopy. Co jest z nimi nie tak? Ewa oparła głowę z powrotem na poduszce. Już prawie zasypiała. Kiedy ojciec obudził ją ponownie. Obudź się, śpiochu! Muszę pilnie wiedzieć, co ci jest. Twarz dziewczyny zmarszczyła się ze złości. Nie budziła ojca, gdy bolała go głowa, ale teraz musiała być posłuszna. Siadaj! rozkazał surowo ojciec i pomógł jej wstać. Dziewczyna spełniła jego surową prośbę, a teraz spróbuj poruszać palcami u stóp, powiedział Pablo. Spojrzała na niego, jak na wariata. Spadłaś wczoraj z palmy. Nagle jej palce znów drgnęły. Sama była zszokowana tym, co poczuła. Spróbowała sama poruszyć palcami, i, o dziwo, zadziałało. Rzeczywiście były jej posłuszne. Jak to było możliwe? Iw nie rozumiała. Gdzie jest ten włóczęga? Pablo spanikował, podskakując i biegając po pokoju z boku na bok. Przegoniłaś go, odpowiedziała Ewa, przecierając oczy. To, co się działo, wydawało jej się snem. Ale to była prawda. Wczoraj Pablo uważał go za maniaka, zboczeńca. Dotykał małe dziewczynki, nie mówił po angielsku. Jego skargi na straszny ból pleców przypisywano strachowi. Na jej ciele nie było śladów przemocy, ale teraz. Pablo miał morderczą i bardzo dziwną myśl. Co jeśli ten brodaty mężczyzna pomógł jego iwi, jeśli to dzięki niemu wydarzył się ten cud? Musieliby znaleźć tego włóczęgę. Musiał żebrać, a Pablo mógł dać mu dowolną sumę pieniędzy. Wystarczyłoby mu na całe życie i dostałby spadek. Pobiegł pytać i włóczyć się po administracji, po gościach hotelowych, po wszystkich, którzy stanęli mu na drodze. Ale ludzie tylko wzruszali ramionami. W końcu ktoś ze służby skierował go na lokalny targ. Oni tam wszystko wiedzą. Powiedziała mu gruba hinduska pielęgnująca rośliny przed ich pokojem. Zachęcony ojciec popędził na targ. Tam rzeczywiście okazało się, że ten cudotwórca, Wuchenga, jest pustelnikiem. Nie ma własnego domu, jego domem są całe Indie. Pomaga biednym, leczy choroby. Ogólnie rzecz biorąc, każdy jest u niego mile widziany przez cały czas. Jeśli święta postać zwróci na kogoś uwagę, jest on uważany za szczęściarza, na którego stąpiła przychylność bogów. Dopiero teraz Pablo zdał sobie sprawę, jaki straszny błąd popełnił, odsyłając tego cudotwórcę. Gdzie miał go teraz szukać? W bardzo złym nastroju mężczyzna wrócił do pokoju. Wchodząc do pokoju córki, zobaczył, jak przygląda się swoim palkom. Wciąż się poruszały. Dla nich wszystkich był to najprawdziwszy cud, który przez całe życie uważali za niemożliwy. On, Pablo, pogodził się już z losem swojej Ewy. Okazało się, że na Ziemi jest ktoś, kto naprawdę może jej pomóc. Następnego dnia ponownie udał się do miasta, próbując dowiedzieć się, gdzie może udać się ten czarodziej, który mógłby mu pomóc. Ale bez względu na to, ile pieniędzy wymienił, ludzie odmawiali podania jego miejsca pobytu. Po prostu nie wiedzieli, gdzie może ukrywać się tajemniczy wędrowiec z długą brodą. Wakacje musiały zostać przedłużone o kolejny tydzień. Pablo nie chciał się poddać, gdy był tak blisko wskazówki. Włożył w poszukiwania wszystkie swoje kontakty, ale nic nie przyniosło rezultatów. Ale pewnego dnia do jego pokoju wsunięto notatkę. Papier był stary, pożółkły i brudny, a napisano go bazgrołami, łamaną angielszczyzną. Zrób pięć dobrych uczynków, a twoja córka zostanie uzdrowiona. Nie było podpisu. Pablo od razu wiedział, że to wiadomość od pustelnika. Ale co ona oznaczała? Pięć dobrych uczynków. Jakie przedszkole? To jest życie, a nie bajka z książki Ewi. Ale Pablo nie widział innego wyjścia. Jeśli była jakaś szansa, to właśnie ta. Musiał spełnić warunki. Ale jak miałby to zrobić? To było kolejne pytanie. Pablo postanowił więc działać w ciemno. Zrobić to, co mu powiedziano. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było przekazanie ogromnej ilości pieniędzy organizacjom charytatywnym i rozdanie jeszcze większej ilości pieniędzy potrzebującym. To była najłatwiejsza rzecz, jaką mógł zrobić. Następnie mężczyzna postanowił zrobić naprawdę szlachetny uczynek. Zapłacił za skomplikowaną operację umierającej na raka dziewczynki i miał wielką nadzieję, że ta pomoc nie pójdzie na marne. Ale pewnego dnia jego córka podsunęła mu pomysł: Tato, powinieneś zrobić pięć dobrych uczynków. Ale dlaczego wszystkie twoje pomysły dotyczą tylko pieniędzy? I to była naprawdę mądra i głęboka myśl. Ewa miała rację. Można robić dobre rzeczy nie tylko za pieniądze. Pablo postanowił pomóc jednej z organizacji charytatywnych, która pomagała biednym dzieciom w Indiach. Ich praca polegała na rozdawaniu darmowego jedzenia biednym łobuzom. Pablo zaangażował się w to bezpośrednio. Na początku był bardzo niechętny do wzięcia udziału w takim wydarzeniu. Był przyzwyczajony do płacenia za pracę, a nie jej wykonywania. Ale Ewa go zachęciła. Pamiętając, w jakim celu to robi, zgodził się. Nie było to tak trudne, jak się spodziewał. W ciągu całego dnia nakarmił wiele głodnych dzieci. Sam Pablo poczuł ciepło po takim wyczynie. I to był trzeci przypadek. Czwarty przypadek był zupełnie spontaniczny. Biedna dziewczyna, która pracowała w tym hotelu, wniosła na trzecie piętro ogromne, ciężkie walizki gościa. Oczywiście Pablo nie mógł przejść obojętnie i nie było tu żadnego egoistycznego celu. Po prostu dobre wychowanie, długo uśpione pod plewą wielkiego bogactwa. Ewa obserwowała to wszystko z za rogu, a kiedy jej ojciec wrócił do pokoju, przywitała go brawami. Była dziś naprawdę dumna z ojca. Ale jego ostatni dobry uczynek nie wyszedł tak dobrze. Nie wiedział, co jeszcze może wymyślić, aby uświadomić staruszkowi, że Pablo wykonał swoją misję. Rozmawiając z wiernym Zackiem, podzielił się z nim problemem. Przez chwilę panowała cisza. A potem strażnik powiedział: Więc zwolniłeś nauczycielkę tej biednej Ewi. Myślę, że byłoby bardzo miło, gdybyś się przywrócił. Pablo nie od razu zaakceptował tę propozycję. Jednak po chwili zastanowienia doszedł do wniosku, że Zak miał rację. Nauczyciel nie mylił się, każąc ją tak surowo. Poprosił swoich agentów o zbadanie sprawy. W ciągu tygodnia jego prośba została spełniona. Nauczycielka została przywrócona do pracy, a następnie, na prośbę Pablo, kierownictwo wypłaciło jej dobrą rekompensatę za tymczasową utratę pracy. To oczywiście również była jego zasługa. Kiedy się o tym dowiedziała, nieszczęsna kobieta długo mu zękowała, a on był zażenowany jej telefonami i wiadomościami. Pewnego wieczoru Ewa, siedząc w wózku i patrząc na gwiazdy z panoramicznego okna, powiedziała do ojca: Tatusiu, robisz taką dobrą robotę. Tak się cieszę, że poprawiłeś swoje błędy. Dziękuję, kochanie. Robię to wszystko dla ciebie. A co najważniejsze, robię to z naprawdę dobrego powodu. Uwielbiam pomagać ludziom, ale często zapominam, jakie to ważne. I czasami potrzebuję tego przypomnienia. Wiesz, moja droga, nawet zaczęłam czuć się lepiej, jakby moja dusza bolała przez całe życie, a teraz się uspokoiła. To grzechy odeszły od ciebie. Wyjaśniła dziewczyna: He, he! Może i tak, kochanie może i tak. Mężczyzna powiedział zamyślony, patrząc w rozległe nocne niebo. Następny dzień był bardzo chłodny. Pogoda wcale nie była przyjemna. Na morzu szalał sztorm, a wkrótce zaczął padać deszcz. Ewa i Pablo postanowili spędzić dzień w swoim pokoju. Teraz twoja kolej oznajmił ojciec. Dlaczego pionek jest tak bezużyteczny? Można go tylko zjeść. Ewa, pionek jest bezużyteczny, ale czasami jest silniejszy niż wszystkie inne pionki. Na przykład, na początku może być niezauważony przez nikogo, ale gdy tylko zakradnie się do króla, wszyscy się boją. Więc mogę wygrać pionkiem? Tak, ale nie mów nikomu, że masz wobec niej wielkie plany. Wszyscy muszą pomyśleć, że nie jest dla ciebie ważna. Minęła godzina. W końcu Ewa krzyknęła. Wygrałam, wygrałam. Pablo zrobił zraniony grymas na twarzy, ale dziewczyna zrozumiała, że to tylko żart i roześmiała się głośno. Nagle usłyszeli głośny grzmot. Pablo przez chwilę nawet się przestraszył. Dźwięk był tak potężny, a sekundę później błysnęła oślepiająca błyskawica. Ale tym razem to nie błysk światła go przestraszył, ale przenikliwy krzyk jego córki. Odwrócił się i zobaczył włóczęgę z długą brodą i laską. Przybył tu zupełnie niezauważony. Zupełnie jakby przyprowadzili go sami indiajscy bogowie. Spełniłeś warunki. Pustelnik powiedział ciepłym głosem. Teraz moja kolej na spełnienie moich. Pablo był zdumiony, że ten człowiek mówił teraz po angielsku, jakby to był jego ojczysty język. Chociaż miał tylko brodę i to strasznie zaniedbaną. Poza tym był całkowicie podobny do reszty południowych Azjatów. Pablo nie mógł dokładnie przyjrzeć się rysom twarzy mężczyzny, ponieważ natychmiast po błysku pioruna w pokoju zgasło światło i całe pomieszczenie pogrążyło się w mroku. Jak się nazywasz? zapytał Pablo. Mężczyzna spojrzał na niego z dezaprobatą. Nieznajomy podszedł do Ewi i dotknął jej czoła. Pablo najpierw zaprotestował, ale potem się uspokoił. Ten człowiek nie zrobiłby nic złego. Przekonał się już o tym na własnej skórze. Możesz jej pomóc? Ojciec zapytał po chwili. To mała dziewczynka. Oczywiście, że można jej pomóc. Włóczenga mam rotał czule. Ile jestem ci winien? Nie biorę pieniędzy. Jedyny warunek jest taki, że nie wolno ci przeszkadzać w leczeniu. Aby pozbawić Cię chęci odnalezienia dziewczyny, nie poznasz lokalizacji klasztoru, do którego ją zabiorę. Nie będziesz mógł się z nią kontaktować, dopóki nie zostanie całkowicie wyleczona. Jak długo to potrwa? Nie mogę nic wiedzieć. Z pewnością wszechmocni bogowie muszą zdecydować. Pustelnik wzniósł ręce ku niebu. Ja tylko sugeruję. Możesz ją przyjąć lub odrzucić. To może podrwać lata. Pomyślał Pablo. To nie jest niemożliwe. Starzec zgodził się. Ale dla dobra mojej córki myślę, że warto zaryzykować. Mogę się nad tym zastanowić. Muszę ją dziś odebrać. Dam ci z nią godzinę. Zdecyduj się. I do widzenia. Mężczyzna wyszedł z pokoju, zostawiając Ewę i jej ojca samych. Tato, naprawdę zamierzasz oddać mnie temu obcemu mężczyźnie? Córka była zaniepokojona. Kochanie, to zależy od ciebie, ale zastanów się. Będziesz mogła chodzić, żyć jak każdy inny zdrowy człowiek. Ale po co miałabym to robić, skoro mogę cię już nigdy nie zobaczyć? Pewnego dnia znów się spotkamy, a wtedy będziesz całkowicie zdrowa. Wierzę w to. Śniła mi się dzisiaj Twoja mama, Ewa. Powiedziała, że muszę pozwolić ci odejść. Ewa nic nie powiedziała. Nigdy nie kłóciła się z ojcem. Zawsze miał rację, co oznaczało, że teraz chciał dla niej jak najlepiej. W porządku, odpowiedziała. Uzdrowiciela włóczęgi nie trzeba było wzywać. Wrócił sam, gdy tylko podjęli decyzję. Wkrótce się zobaczymy i będziemy szczęśliwi. Ojciec pożegnał się z Ewą, która zaczynała płakać z nadmiaru uczuć. Ostatni raz pogłaskał jej delikatne dłonie i pocałował w czoło. To było bardzo podobne do pożegnania z żoną, kiedy kochająca się para już podejrzewała, że nigdy więcej się nie spotkają. Pablo miał jednak nadzieję, że nie straci córki na zawsze. Była jedyną żywą pamiątką po Vanessi. Mężczyzna postanowił więc dać dziewczynie jedną rzecz na pożegnanie. Założył jej ten sam wisiorek. Co to jest? Córka zapytała przez łzy: To wisiorek twojej matki. Kiedyś jej go dałem, bo bardzo ją kochałem. Teraz jest Twój. Twoja mama wierzyła, że przynosi szczęście. Chroń go! Dziewczyna uważnie przyjrzała się złotej rybce szma oczami. Wyglądała jak z bajki o rybaku i rybce. Tak, kochanie. A teraz ta magiczna rybka jest Twoja. Pablo rozpłakał się. Nienawidził oddawać swojej córki obcej osobie i nawet nie wiedzieć, gdzie zostanie zabrana. Ale taki dar losu w ich życiu już się nie powtórzy. Może sam Bóg w końcu zlitował się nad ich rodziną? Minął cały rok, odkąd jego córka została zabrana do klasztoru na leczenie. Wyjechał z Indii, poszedł do pracy, założył swój biznes. Wszystko szło po jego myśli. Oczywiście strasznie tęsknił za Ewą. Dom był zupełnie pusty, bez jej śmiechu. Ale Pablo starał się panować nad sobą i nie myśleć o niej. Czasami miał szaloną ochotę zostawić wszystko i odnaleźć córkę. Ale przezwyciężył to. Po kolejnym roku pragnienie stało się nie do zniesienia. Pablo czuł się tak, jakby wyrwano mu ogromną część serca. Ta dziura rosła i rosła. Chcę odnaleźć moją córkę, oświadczył pewnego ranka swojemu odbiciu w lustrze. Poszukiwania były trudne i długie. Indie są bardzo duże. Jest tam tyle klasztorów, ile aptek w dużym mieście. Ale miesiąc później, Pablo i jego asystenci odniesieli zwycięstwo. Klasztor znajdował się wysoko w górach. Agenci peble byli w stanie dowiedzieć się, gdzie się znajdował. Ojciec udał się tam natychmiast. Bał się zmienić zdanie na wypadek, gdyby znów okazał się wierny danemu słowu. Na razie jednak kierowała nim tylko tęsknota za córką. Miasto położone najbliżej klasztoru było pełne ludzi, jak wszystkie miasta w Indiach. Pablo przedzierał się przez tłum, wspinając się coraz wyżej i wyżej. Konieczne było dotarcie do drogi, która prowadziła w góry do odosobnionego klasztoru. Znajdował się on na samym szczycie. Nie było możliwości dojechania tam samochodem. Jakaś dziewczyna zawiesiła na niej kamienne koraliki. Nie rozumiał, co to za gest, więc nie ryzykował zdejmowania biżuterii. Przepraszam. Hej zawołał do starca, który żebrał na drodze. Śmierdział z gnilizną i zdawał się nie słyszeć. Pablo szarpnął go za ramię. To było tak, jakby przybył z drugiej strony świata. Obudził się z takim westchnieniem, że Pablo pomyślał, że żebrak się dusi. Potrzebował jednak informacji. Pokazał starcowi mapę i szturchnął trzy razy w pewne miejsce. Żebrak wskazał przed siebie. Gdzie wskazujesz? Tam nic nie ma, tylko góry. Pablo warknął na niego. Ale starzec nadal wskazywał w dal. Pablo zdał sobie sprawę, że nie ma z niego żadnego pożytku i będzie musiał sam wszystkiego poszukać. Rzucił mu kilka monet. Żebrak spojrzał na niego jak na dobroczyńcę i zaczął kiwać głową z uznaniem. Pablo poszedł w swoją stronę. Nie znał innej drogi. Naprzód znaczy naprzód. Starzec nie dał się zwieść. Klasztoru nie było widać z podnóża wzgórza, ponieważ wysokie skaliste szczyty zasłaniały widok. Po prawie całym dniu, już o zmierzchu, Pablo w końcu dotarł do klasztoru. Ogromna biała ściana otaczała większość terenu. Główne wejście prowadziło przez pojedynczą masywną bramę. Nie było dzwonka ani żadnego przycisku, tylko drzwi. Pablo pomyślał, że to dzikie, ale zapukał. Ku jego zaskoczeniu, drzwi szybko się otworzyły. Wyszedł z nich ciemnowłosy starzec z długą białą brodą i pochodnią w ręku. Kto przeszkadza? Odezwał się po indiańsku. Pablo nauczył się tego języka przed tą podróżą i teraz mógł się trochę wytłumaczyć. Przyszedłem zobaczyć się ze starszym klasztoru. Chcę tu wyzdrowieć. Szukałem Cię przez długi czas. Na początku starzec spojrzał na mężczyznę z niedowierzaniem. Jesteś pewien, że potrzebujesz pomocy? Zapytał. Tak, bardzo, odpowiedział Pablo. Został wpuszczony do środka. Pierwszą rzeczą, którą Pablo zobaczył, był duży ogród. Mimo, że na zewnątrz klasztoru było zimno i śnieżnie, kwitły kwiaty, rosły drzewa owocowe i wszędzie chodzili ludzie w grubotkanych ubraniach. Wszyscy wydawali się trochę zbyt szczęśliwi. W oczach Petle, jakby pod wpływem jakiejś substancji, wędrowali po ogrodzie, patrząc na drzewa i kwiaty i naprawdę namacalnie cieszyli się, że żyją. Niektórzy poruszali się na wózkach inwalidzkich, inni utykali. Jeden miał ogoloną całą głowę. Pablo przypuszczał, że musi mieć raka. Gdy przyjrzał się bliżej, zdał sobie sprawę, że nikt tutaj niczego nie używa. Wszyscy ci ludzie doświadczali tak zwanego oświecenia. Opiekunka poprosiła go, by poczekał tutaj. Pablo usiadł więc na ławce. Jeden z mnichów podszedł do niego. Kim jesteś? zapytał przenikliwie i położył rękę na jego nodze. Jestem jeszcze nikim. Pablo odpowiedział zamyślony. Być może te drzewa o nienaturalnej zieleni musiały mieć jakiś bardzo uspokajający efekt. Wszystko w tym ogrodzie wydawało mu się obce, hipnotyzujące. To było bardzo dziwne. Każdy z nas jest inkarnacją wielkiego brami. Jesteśmy dopiero na samym początku ścieżki i musimy odnaleźć samych siebie. Tak mówi nasz nauczyciel. Wyjaśnił Mnich. Co jeszcze ci mówi? Pablo przypomniał sobie, dlaczego tu przyszedł, gdy starzec zdjął rękę z jego głowy, ale nie otrzymał odpowiedzi. Inny starzec podszedł do nich i zaprosił do środka klasztoru. Przez długi czas szli długim korytarzem, skręcając w prawo i w lewo. W końcu starzec zatrzymał się przy jednym z pokoi i otworzył drzwi. Poczekaj tutaj na nauczyciela, a ty możesz poczęstować się naszą herbatą. Starzec wyjaśnił i wyszedł. Pablo wszedł do tajemniczego pokoju. Nie było tam prawie żadnych mebli, z wyjątkiem niskiego stołu i dwóch misek leżących bezpośrednio na podłodze. Służący przyniósł herbatę. Pablo wypił ją. Była pyszna. Teraz musiał działać. Nie czekał na przybycie nauczyciela i wyszedł z powrotem na korytarz. Otwierając drzwi, zobaczył korytarze, cele, coś, co wyglądało jak jadalnia. Ale nigdzie go nie było. Prawie został złapany na pierwszym piętrze, gdy otwierając jedne z drzwi, zobaczył przez szparę kilka osób w sutannach stojących w kręgu. Gdyby go zobaczyli, na pewno padłyby pytania, na które oczywiście nie znał odpowiedzi. Pablo zatrzymywał się przed każdym pomieszczeniem i nasłuchiwał. Gdzieś słychać było monotonne czytanie na głos w nieznanym języku, gdzieś panowała kompletna cisza. Nagle Pablo usłyszał śmiech. Ten sam śmiech jego Ewi, którego nie można było pomylić z niczym innym na świecie. Pobiegł na drugą stronę tego długiego korytarza. Gdy tylko upewnił się, że śmiech dobiega z jednego skrajnego pokoju, siłą otworzył drzwi. To była chyba czyjaś sypialnia. Stało nad nią tylko olbrzymie łóżko. Ale to, co tu zobaczył, przeraziło go. Jego oddech stał się nierówny, potem trzęsły mu się ręce, jak mógł się na to zgodzić oddać córkę, by zrobiono jej coś takiego. Ewa wisiała głową w dół, podwieszona za nogi na specjalnym podwieszeniu. Wyglądała jak nietoperz, ponieważ całe jej ciało było owinięte grubą czarną tkaniną niczym kokonem. Obok niej wisiało kilka innych osób. Ich wygląd był dokładnie taki sam jak Ewy. A na łóżku pod nimi rozciągały się ciemne plamy krwi. Pablo był po prostu zszokowany tym, co zobaczył, i już miał wkroczyć i powstrzymać ten wybryk. Ale na jego ramię spadła ciężka, potężna dłoń. Ostrożnie się odwrócił. Przed nim stał ten sam uzdrowiciel, który odebrał mu córkę. Pablowi zaschło w gardle. Czuł gniew, oszołomienie, nienawiść i strach jednocześnie. Co tu robisz, czcigodny? Nauczyciel zapytał groźnie: Pablo poczuł się jak mały chłopiec, który został przyłapany przez nauczyciela. Wstydził się, ale jednocześnie czuł złość i niezrozumienie. Co zrobiłeś mojej córce? Niespodziewanie Pablo krzyknął do siebie: Ona mnie nie poznaje. Nie spodziewał się po sobie takiej reakcji. Oupat mu nie odpowiedział. Odsunął się od drzwi i gestem poprosił Peble, by poszedł za nim. Ludzie, którzy przechodzili ścieżką, kłaniali się pustelnikowi. Słucham Twoich wyjaśnień. Spokojnie powiedział ten cudaczny starzec, wchodząc na ślepy dziedziniec: Co tu się dzieje? Pablo był oburzony. Mam prawo wiedzieć. Jestem jej ojcem. Co to za barbarzyńskie metody? Skąd tyle krwi? Dajesz jej coś zakazanego. Nienauczyciel potrząsnął głową. To ja zadaję tutaj pytania. Powiedział to spokojnie i spojrzał na Peble bardzo uważnie. Widać było, że ma straszne skrępowanie słuchając takich wypowiedzi. Moje metody nie mogą Cię dotyczyć. W końcu powiedział: Wszystko, co przed chwilą powiedziałeś, to kompletne bzdury. Ani słowa prawdy, same kłamstwa. Przysięgałeś mnie słuchać i nie naruszać jej prywatności. Powiesiłeś moją córkę za nogi. Pablo nie przestawał. Nie wiem, jak długo tam wisiała. Nie waż się wyrażać w świętym miejscu. Mnich zmarszczył brwi. Ten sakrament nie może być widziany przez nikogo. Już dwa razy obraziłeś Boga, kiedy przegoniłeś mnie, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy i kiedy wszedłeś do tej świątyni. Jeśli zależy ci na córce, natychmiast opuść to miejsce. Nie odejdę, dopóki jej nie odzyskam. Twoje usługi nie są już potrzebne. Jeszcze jedno słowo, a cię przeklnę. Ojciec Iw zaśmiał się tylko w odpowiedzi. Ale w jego duszy pojawiła się niepokojąca myśl. Przestań żartować. Natychmiast przyprowadź moją córkę z powrotem. Pablo już błagał. Ostrzegałem cię, żebyś się nie wtrącał, ale złamałeś zakaz. Od tej pory już nigdy nie będziesz mógł zobaczyć swojej córki, nawet gdy zostanie wyleczona. Mnich powiedział smutno: Do widzenia. Odwrócił się i wyszedł. Pablo został siłą zabrany z klasztoru. Nie zostawię tego tak, krzyczał, waląc rękami w wysoką bramę. Nie mógł sobie wyobrazić, że mogą tak łatwo zabrać jego córkę i zrobić z nią, co tylko zechcą. Eksperymentowali na niej, a ona się śmiała. Prawdopodobnie nie zdawała sobie sprawy z tego, co robią. Biedna dziewczyna. Od początku była przeciwna temu pomysłowi. Ten włóczęga zamydlił Pablowi oczy. Nie powinna była zgadzać się na tak wątpliwą propozycję, a teraz Ewa musiała jakoś się stamtąd wydostać, bo inaczej ją wykończą. Lepiej byłoby, gdyby nadal chodziła do szkoły, poszła na uniwersytet i żyła jak wszyscy inni. Znalazłaby sposób, by jakoś egzystować w tym życiu. Pablo ją zawiódł. W rzeczywistości jej ojciec oddał ją do jakiejś podejrzanej instytucji i teraz tego żałował. Wyciągnę cię stamtąd, moja dziewczynko, powiedział Pablo. Te słowa trochę go uspokoiły. Nagle usłyszał jakieś dudnienie. Było to coś w rodzaju odległego grzmotu. Pablo nie zdawał sobie sprawy, co to było. Zorientował się, gdy było już za późno. Ogromna lawina śniegu staczała się z gór. Odwrócił się i zobaczył tę białą, wirującą masę. Zrozumiał, że to koniec. Od tego czasu minęło piętnaście lat. Ewa w pełni wyzdrowiała i w końcu była w stanie stać i chodzić na własnych nogach. Lata spędzone w klasztorze bardzo ją zmieniły. Zetknęła się z kulturą Indian. W późniejszych latach wszyscy pielgrzymi często wychodzili poza świątynię i podróżowali po kraju. Kiedy jej nauczyciel powiedział jej, że jest całkowicie zdrowa zarówno na ciele, jak i na umyśle, Ewa opuściła swój domowy klasztor. Nie chciała jednak opuszczać Indii i postanowiła osiedlić się w jednym z tamtejszych miast. Surat jest uważany za najbardziej idealne miasto do życia w Indiach. Tutaj ekologia jest wspaniale rozwinięta, takiego czystego miasta należy szukać. A jakie tu były zabytki? Same starożytne świątynie były tego warte. Tutaj Ewa osiedliła się i znalazła swoją bratnią duszę. Był to Europejczyk, który podobnie jak ona był wcześniej niepełnosprawny. Miał jednak nieco inną sytuację. Jego nogi zginęły, gdy pracował w fabryce. Musiał mieć protezy kończyn, ale to w ogóle nie przeszkadzało mu w funkcjonowaniu. Czuł się pełnowartościową osobą. Był bardzo mądry i przystojny, ale to nie dlatego Ewa go kochała. Kochała go za jego dobroć i szczerość, ponieważ wychowała się w klasztorze. Wiedziała wiele o prawdziwej cnocie, więc responsywność i otwartość były cechami, które były dla niej najważniejsze. Postanowiła poświęcić swoje życie pomaganiu ludziom i przyrodzie. Ewa nieustannie uczestniczyła we wszystkich możliwych akcjach i wydarzeniach charytatywnych. Kochanie, wychodzę. Powiedziała i pocałowała swojego męża. On też miał dość nietypowe imię Romeo. Ojczyzną Roumie były Czechy. Został zaproszony do pracy w Surat, zaawansowanym technologicznie indyjskim mieście. Tam poznał miłość swojego życia. Ewa i Romeo pobrali się po trzech wspólnych latach i w tym roku spodziewali się pierwszego dziecka. Ewa pracowała dla bardzo dużej firmy zajmującej się konserwacją i ochroną zabytków, a w weekendy prowadziła bezpłatne lekcje czytania dla biednych dzieci. Jeśli chodzi o ojca, Ewa w ogóle go nie pamiętała. Ostatni raz widzieli się, gdy miała zaledwie 7 lat. Szczegóły rozstania pamiętała bardzo mgliście. A potem nauczyciel przyniósł wiadomość, że zginął w ławinie. Ewa przypomniała sobie, ile czasu zajęło jej pogodzenie się z jego śmiercią. To był dla niej prawdziwy cios. Nie mogła jeść, spać, uczyć się. Umarła jedyna osoba, którą znała w swoim życiu. Nie miała innych krewnych, ale mnisi zapewnili dziewczynie wystarczające wsparcie. I to pomogło. Klasztor stał się jej domem, a jego mieszkańcy rodziną. Ciała jej ojca nigdy nie odnaleziono. Ewa pogodziła się z faktem, że nawet własnemu ojcu nie mogła zapewnić godnego pochówku. A przecież dał jej tak wiele. Jedyne, co jej po nim zostało, to mały wisiorek. Złota rybka ze szma oczami. Przechowywała go przez te wszystkie lata i nadal to robi. Pewnego dnia marzyła o przekazaniu go własnemu synowi lub córce. Mam nadzieję, że pamiętasz, że jutro rozdajemy jedzenie. Przygotowałam już wielki gar zupy, powiedziała przyjaźnie Ewa, gotując na kuchence coś bardzo smacznego. Mąż pracował w swoim gabinecie, ale czuł aromatyczny zapach. Romeo wszedł do kuchni, uściskał i ucałował ukochaną, po czym usiadł przy stole. Pamiętam, kochanie, jesteś grzeczną dziewczynką. Żona nałożyła mu trochę jedzenia na talerz i podała do stołu. Zaczęli jeść. Ale wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Zaprosiłeś kogoś? Iw zapytała Roumie. Potrząsnął głową zakłopotany. Potem wstał i poszedł otworzyć drzwi. Jego żona poszła za nim. Dzień dobry przedstawił się nieznajomy. Był bardzo elegancko ubrany, czarny garnitur, krawat, okulary, idealne włosy. Ewa widziała takich mężczyzn, kiedy była dzieckiem. Agenci Tatusia często tak wyglądali: Dzień dobry, chyba nikogo nie zapraszaliśmy. Romeo odpowiedział z niedowierzaniem: Jestem przedstawicielem pana Pablo. Czy to nazwisko coś ci mówi? Nieznajomy kontynuował: Nie Romeo był zakłopotany. Tak, tak, przerwała mu if. To mój ojciec. W takim razie jestem we właściwym miejscu. Szukaliśmy cię przez długi czas i chcemy cię poinformować, że jesteś spadkobiercą swojego ojca. Musisz więc wrócić do rodzinnego miasta, aby podpisać kilka dokumentów. Dokumenty? Wtrącił się Romeo. Jakie dokumenty? A ty, wybacz moją niedelikatność, kim jesteś dla panny Ewi? To mój mąż. Ewa uspokoiła agenta. W takim razie, widzimy się jutro na lotnisku. Oto pani bilet i nasza wizytówka. Mężczyzna wyciągnął błyszczącą białą kartę. Jutro. Ewa krzyknęła rozpaczliwie. Ale jutro jesteśmy całkowicie zajęci, a to sprawa najwyższej wagi. Straciliśmy zbyt wiele czasu na szukanie ciebie. Biznes twojego ojca wisi na włosku. Ewa i Romeo spojrzeli na siebie. Dobrze. Polecę jutro pierwszym samolotem, powiedziała agentowi. Ukłonił się i wyszedł, a para pozostała pogrążona w rozmyślaniach. Trzeba było pilnie znaleźć ochotnika na miejsce EWI. Cześć, Mia. Jesteś teraz w mieście. powiedziała do telefonu swojej przyjaciółki. Tak, dlaczego dzwonisz tak późno? Kobieta po drugiej stronie linii odpowiedziała sennie. Sprawa wygląda tak, nie mogę wziąć udziału w jutrzejszym wydarzeniu. Pomóż mi. Jakie wydarzenie? Rozdajemy jedzenie biednym. Pamiętaj, że już zrobiłam zupę. Po prostu ją wylej i rozdaj. Ewa, wiesz, że nie lubię takich bzdur. Łatwiej mi wyłożyć na to pieniądze. Mam sobie kogoś znaleźć. Tak mawiał mój ojciec, ale zmusiłam go, żeby zrobił to własnymi rękami. I bardzo mu to pomogło. Mija. Chcę, żebyś ty to zrobiła, a nie ktoś inny. Proszę. Naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Po drugiej stronie zapadła cisza. Dobrze, zastąpię cię. Mija powiedziała obojętnie. Ale Ewa wiedziała, że na pewno jej zależy. Naprawdę chcę pomóc. Co jest takie pilne? Muszę uciec. Powiem ci później. Iw odpowiedziała zaintrygowana. Dowiedziałem się, że wyszłaś za mąż rok później, Ewa. To był wypadek. W porządku. Muszę dostać swój spadek. Żeby to zrobić, muszę pojechać do rodzinnego miasta i załatwić formalności. Zabroniłam Romeo mówić o tym komukolwiek. Więc powiedziałam ci w zaufaniu: Będziesz teraz bogatą ciotką, prawda? Rozumiem. Niech zgadnę. Połowę pieniędzy przekażesz na cele charytatywne? Mija. W słuchawce rozległ się śmiech. Dobra, żartuję, żartuję. Lot nie był żadną niedogodnością. Agent już wcześniej kupił bilet w klasie biznes. Ewa wyjrzała przez iluminator i westchnęła smutno. Nie było jej tu od ponad piętnastu lat. Oto jej dawne życie, bez nóg, z ukośnymi spojrzeniami ludzi i całkowitą obojętnością wobec takich jak ona. Ewa przypomniała sobie, jak po raz pierwszy poszła do szkoły, po czym wydarzyła się ta cała przygoda życia. Zrobiło jej się smutno na wspomnienie ojca. Dał jej tak wiele, kawałek siebie, a nawet nie zdążyli się porządnie pożegnać. Powrót do ojczyzny przynosił jej coraz więcej radości. Po przybyciu na miejsce spotkał ją ten sam agent. Zabrał ją do starego domu, w którym spędziła dzieciństwo. Stała w drzwiach i nie mogła przekroczyć progu, jakby przed nią znajdowała się niewidzialna ściana. A gdyby zrobiła krok do przodu, jej nogi natychmiast by wysiadły. Oczywiście, to było po prostu niemożliwe. Ale tak właśnie odczuwała ten strach. Wybuchła płaczem. W końcu wyrzuciła z siebie wszystkie długo skrywane uczucia, wszystkie zmartwienia, które gromadziła przez lata. Niechęć do ojca, ból po jego śmierci. Wszystko wypłynęło wraz ze łzami. Proszę, wybacz mi, tato. Rozpłakała się na progu. Tak bardzo bolał ją ten widok. W jej gardle pojawiła się grudę. Wspomnienia napływały jak fale. Mimo to Ewa zdołała się opanować i weszła do domu. Powoli przeszła przez pokoje. Wszystko tutaj wyglądało na opuszczone. Nikt tu nie przychodził od śmierci jej ojca. W jej pokoju leżały nawet stare dziecięce ubranka, które Ewa rozrzuciła, gdy wyjeżdżała na wakacje. Dziwnie było na to patrzeć. Czuła się jak duch przemierzający przeszłość i zaglądający w najskrytsze zakamarki jej pamięci. Podniosła niedźwiadka z podłogi, otrzepała go skórzu. Tak bardzo kochała go jako dziecko. Dlaczego nie zabrała go ze sobą? Nie poszła na pierwsze piętro, gdzie mieszkał jej ojciec. Było wystarczająco dużo silnych emocji na ten dzień. Nigdy nie mówiłaś mi o swoim ojcu, powiedział Romeo do telefonu, kiedy do niego zadzwoniła. Tak, zmarł, gdy miałam osiem lat. Niewiele o nim pamiętam. Wiem tylko, że chciał dla mnie jak najlepiej. Nie zawsze wiedział, co robić. Jak to? Wydawał pieniądze na prawo i lewo, żeby mnie zadowolić. Zwolnił nawet nauczyciela, który nie nadążał za klasą. Po prostu pokazywał, że cię kocha. Nie, myślał, że pieniądze rozwiążą każdy problem, ale nie wyleczył mojej choroby. Mam nadzieję, że to dało mu nauczkę. Chociaż, co tu dużo mówić, naprawdę się dla mnie starał, ale nie zawsze pamiętał, że dobro i złoto bumerang. Zawsze wraca i nie da się go kupić ani odkupić za pieniądze. Następny dzień był łatwiejszy niż poprzedni. Ewa poszła do biura podpisać kilka dokumentów. W drodze tutaj trochę spanikowała, ale teraz czuła się całkiem spokojna. Usiadła na krześle obok biurka ojca i rozejrzała się po biurze. Wszędzie stały machoniowe meble, a portrety niektórych osób wisiały na całym obwodzie tego pomieszczenia. Wyglądali na bardzo ważnych. Zawsze uważała, że to zabawne, że każdy, kto poszedł do szkoły prawniczej, mógł pochwalić się ogromnym portretem poważnej osoby na całej ścianie w swoim biurze. Zaśmiała się nawet do własnych myśli. Coś cię rozśmieszyło. Notariusz spojrzał na dziewczynę z niedowierzaniem. Nie, nie, po prostu kichnęłam. Przepraszam. Ewa uśmiechnęła się. Mężczyzna podpisał coś w papierach, a po chwili podsunął je i w I. Proszę zapoznać się z przedmiotami, a potem podpisać. Tutaj Ewa uważnie przejrzała papiery. Rzeczywiście odziedziczyła ogromny spadek, biznes, udziały, mieszkania, samochody, kilka przedsiębiorstw, fabryki. Nie było żadnych pytań i Ewa podpisała dokument. Nareszcie sprawa była zakończona i mogła wrócić do domu. Postanowiła, że później zastanowi się, co zrobić ze wszystkim, co otrzymała. W Indiach była jesień. Był to przeddzień festiwalu świateł. Ewa i Romeo uwielbiali ten festiwal. Zawsze dekorowali swoje domy i rozstawiali wszędzie świece. Wszystko wyglądało bardzo romantycznie i jednocześnie przytulnie. Następnego dnia wyszli na zewnątrz, aby wypuścić w niebo lampiony. Wieczorem, zgodnie z tradycją, musieli upiec słodycze, aby rozdać je sąsiadom i posprzątać dom, co para zrobiła dzień wcześniej. Ewa miała na sobie piękną czerwoną sukienkę. To święto symbolizowało zwycięstwo dobra nad złem. Dlatego Ewa tak bardzo je uwielbiała. Wieczorem całe miasto zebrało się nad jeziorami, gdzie ludzie puszczali podniebne lampiony. Wyglądało to bardzo imponująco i magicznie. Było tu również wielu turystów. Kto chciałby przegapić taki cud? Światło z latających lampionów odbijało się w wodzie i tworzyło iluzję ogromnej liczby świecących światełek. Następnie wszyscy poszli dać jałmużnę biednym. Dziś w całym mieście panował pokój, miłość i życzliwość. Przeszli przez jarmark, na którym sprzedawano słodycze. Ewa kupiła sobie kilka ciekawych cukierków. Był bardzo duży i wyglądał bardziej jak podpłomyk. Ale sprzedawca zapewnił ją, że to cukierek i rzeczywiście tak było. Był o smaku pomarańczowym. Ewa uwielbiała pomarańcze, odkąd była małą dziewczynką. W końcu zauważyli starszą kobietę siedzącą na trawie w pobliżu świątyni. Była niewidoma i trzymała kubek na drobne. Ewa włożyła do niego dość dużą sumę pieniędzy i powiedziała jej to do ucha. Staruszka nie widziała jej, ale bardzo podziękowała za tak hojny dar. Następnie dały jałmużnę jeszcze kilku potrzebującym i szczęśliwe wróciły do domu. Ale nawet tutaj czekała na nich niespodzianka. Po drodze spotkali żebraka, który nie przypominał innych miejscowych. Jego wygląd był bardzo europejski. Ewa przyjrzała mu się bliżej. Był brudny i śmierdział zgniłą rybą. Romeo zaproponował, że zabierze go do domu i pomoże temu biedakowi, ponieważ nie mieli już pieniędzy. Ewa początkowo odrzuciła ten pomysł, ale potem się zgodziła. W końcu zawsze tak robiła. A dziś było to tym bardziej istotne. Próbowali go wołać, ale on zdawał się ich nie rozumieć i nie słyszeć. Wtedy Romeo zarzucił go sobie na ramiona i przyciągnął do siebie. Mężczyzna wydawał się zupełnie nie przejmować, jakby był nieprzytomny. Położyli go w pokoju gościnnym, jego ubrania strasznie śmierdziały, a on sam musiał się umyć. Ale Ewa zdecydowała, że zrobią to jutro. Dziś wieczorem wszyscy musieli się przespać. Tak też zrobili. Następnego ranka Ewa obudziła się dość wcześnie i poszła do kuchni zrobić kawę. W salonie usłyszała jakiś szelest i przypomniała sobie o wczorajszym gościu. Obudziła Roumię i razem poszli do pokoju, w którym był włóczęga. Wyglądał na bardzo przestraszonego. Biegał z boku na bok jak szalony. Kiedy zobaczył parę, krzyknął: Kim jesteście? Uspokój się, chcemy ci tylko pomóc. Zaczął Romeo, ale nieznajomy nie słuchał. Bandyci, puśćcie mnie, krzyknął. Mężczyzna, jeśli się teraz nie uspokoisz, wystawimy cię na ulicę i znów będziesz gnił w brudzie i męczarniach. I powiedziała stanowczo. Romeo był wręcz zaskoczony, że potrafiła mówić tak twardo. I te słowa naprawdę podziałały na mężczyznę. Usiadł na podłodze i spojrzał na Ewę jak wyczerpany bezpański pies. Najpierw Cię zmyjemy, oświadczyła Ewa, mrugając do męża. Bo właśnie to będzie robił. Romeo nalał swojemu gościowi gorącej kąpieli. A kiedy mężczyzna stał się mniej więcej ludzki, para wezwała lekarza, który zbadał go i stwierdził, że ma problemy ze świadomością i pamięcią i wymaga hospitalizacji. Ewa zgodziła się zapłacić za jego leczenie. Skonsultowała się z mężem, który zaakceptował jej punkt widzenia, choć nie od razu. Hospitalizacja wymagała dużych nakładów finansowych. Ewa była jednak przekonana, że ten człowiek naprawdę potrzebuje pomocy. Miesiąc później dziewczyna postanowiła odwiedzić swojego podopiecznego. Przyszła do jego pokoju, usiadła przy jego łóżku i spojrzała na niego jak na zdrowego mężczyznę. Był zupełnie inny od tego, którego widziała miesiąc wcześniej. Dzień dobry, jak się pan czuje? Ewa zapytała łagodnie. Mężczyzna odwrócił się do niej, po czym postanowił usiąść na łóżku, aby jej nie zawstydzić. W końcu nie był już chory, a jedynie odpoczywał. Znacznie lepiej. Lekarze powiedzieli, że miałem kiedyś uraz mózgu, więc moja pamięć jest bardzo trudna do odzyskania. Nie mogę więc powiedzieć, co się ze mną działo, bo nie pamiętam. Bardzo się cieszę, że wracasz do zdrowia. Ewa uśmiechnęła się. Pozwól, że zapytam jak masz na imię? Czy to ważne? Chcę wiedzieć, jaki anioł stąpił z nieba i dał mi tę szansę. Ewa uśmiechnęła się. To był bardzo niezdarny komplement, ale to nie czyniło go mniej słodkim. Mam na imię Ewa. Też chciałabym móc ci powiedzieć, jak mam na imię. Po prostu sama go nie pamiętam. Wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego tak bardzo zależy ci na mnie, obcej osobie. Wiesz, całe dzieciństwo spędziłam w klasztorze. Nie miałam nóg? A nasz mądry nauczyciel powiedział, żeby traktować biednych i ubogich jak swoich. Każdy zasługuje na szansę. A jeśli mam szansę, zawsze pomogę. Nie jesteś mi nic winien. Muszę tylko czynić dobro, bo wtedy ludzkość się uleczy. Masz szczęście, że masz mentora. Masz rację. Szkoda, że mój ojciec nie nauczył się tej prostej prawdy i zostałem sierotą. Zostało mi po nim tylko wspomnienie. Wyciągnęła wisiorek z rozcięcia koszuli i z jakiegoś powodu pokazała go mężczyźnie. Noszę ten wisiorek przy sobie jako znak, że wszystko jest możliwe. Udało mi się stanąć na nogi bez pomocy ojca. Nie stałoby się to bez względu na to, kim by był. On, Ewa. Mężczyzna nagle krzyknął. Oczy mu się zaokrągliły, a ręce trzęsły. Kobieta spojrzała na niego z przerażeniem. Czy on jednak zwariował? Miała nadzieję, że został wyleczony. Boże, i w co Ty robisz? Mężczyzna krzyczał i płakał. Przepraszam, nie rozumiem Cię. Już miała wyjść, żeby nie stało się coś złego. Ewa, jestem Pablo, Twój ojciec, kochanie. Ja żyję! krzyknął nieznajomy. Na te słowa jej dusza zawirowała. Widziała w tej twarzy rysy własnego ojca. Cały pomarszczony, z okropną blizną na policzku. Ale w sumie to był on. Jak mogła od razu nie rozpoznać w nim swojego ojca? Prawdopodobnie jej świadomość wymazała już jego obraz z jej umysłu. Dla niej od dawna nie żył. Tatusiu wykrzyknęła, rzucając mu się w ramiona: Tatusiu, ty żyjesz! I już chodzisz! Moja mała dziewczynka rozpłakała się ze szczęścia, które w niej pękło. Jej szczęście nie miało granic. Okazało się, że tata został uratowany przez jednego z lokalnych wolontariuszy po tej zabójczej ławinie. Stracił jednak pamięć i od lat błąkał się po miastach Indii. Co za zbieg okoliczności, że znaleźli się w tym samym mieście w te same wakacje. Dobro jest jak bumerang, zawsze wraca. Pamiętasz to, prawda? Pablo spojrzał zszokowany na nauczyciela, który pojawił się jak gdyby nigdy nic. Pamiętam, już zawsze będę o tym pamiętał. Odpowiedział. Tak więc tajemnicze Indie stały się drugim domem dla nich obojga, a ich starożytne klasztory uleczyły beznadziejnie chorą dziewczynę, aby ona z kolei mogła pomagać ludziom, tak jak kiedyś jej ojciec.